Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że mnie widać i słychać. To z pewnością nie jest dobry wieczór, dlatego nie witam się z wami w ten sposób. Trwają niezwykle ciężkie walki na Ukrainie. Mamy sytuację nadzwyczajną. Wiemy, że dosłownie przed chwilą mer Kijowa zapowiedział, że ta noc, Witalij Kliczko, że ta noc będzie niezwykle ciężka dla miasta. Trwają tak naprawdę, ważą się losy tego, czy Kijów szybko nie padnie, czy też gdzieś będzie się bronił jako twierdza. Cały czas są niezwykle trudne warunki do obrony Kijowa, do obrony stolicy Ukrainy. Dodatkowo na Ukrainę zmierzają po prostu siły czeczeńskie, Kadyrowa, tak naprawdę siepaczy, którzy nie mają nic wspólnego z żadną armią, tak naprawdę, tylko to są funkcjonariusze najgorsi z najgorszych, takie, bo oni są porównywani do Einsatzgruppen, mają za zadanie palić, mordować i po prostu wsadzać ludzi do więzień, do obozów przejściowych. Tak to po prostu wygląda. Taki jest plan Władimira Putina. A z drugiej strony mamy ogromne bohaterstwo obrońców Ukrainy. Wiemy o żołnierzu, który wysadził się na moście po to, żeby nie mogła przejechać kolumna czołgów. Wiemy także o tym, że oddało życie kilkunastu obrońców maleńkiej wyspy Węży. Także sporo tego bohaterstwa jest, ale czy to wszystko przyniesie swój efekt, to naprawdę trudno w tej chwili przewidywać. Ukraina jest sama, Ukraina jest bez żadnej realnej wojskowej pomocy, poza pozorowanymi ruchami. MacBus pisze, Ukraina ma już swoje termopile. Dokładnie, ma już swoje termopile, ale czy te termopile pozostaną tylko termopilami dla samej, nie powiem chwały, bo oni tego nie zrobili dla chwały, tylko dla symbolu, czy też cokolwiek będą oznaczać, no to przyniesie najbliższy czas. Tematem dzisiejszego spotkania jest to, czy Władimir Putin może być nazywany drugim Stalinem, czy podąża drogą Józefa Stalina. Ja wyszczególniłem kilka punktów, dla którego rzeczywiście Władimira Putina można porównać do największego zbrodniarza w historii Związku Radzieckiego i chyba jednego z największych w historii w ogóle świata, o ile nie największego. Być może to, co robi Putin, będzie początkiem końca nie tylko jego rządów, ale także końca jego życia. Może to się skończy jakimś wielkim procesem międzynarodowym, jak Norymberga. Zbrodnie przepotworne widzieliśmy, co robią wojska, ja bym powiedział, takiej koalicji rosyjsko-białorusko, no i teraz kadyrowskiej. Tak jak już powiedziałem, cześć biedny misiu, witam cię serdecznie. Na terytorium Ukrainy wkraczają współczesne Einsatzgruppen, współczesne grupy, które mają tylko palić, mordować i niszczyć. Mowa tu o 90 tysiącach siepaczy Kadyrowa z Czeczenii. I to chyba najgorsze, co może spotkać ludność ukraińską. Dopiero zaczną się mordy, tak naprawdę, za linią frontu, za linią zdobytych miast, miasteczek, wsi ukraińskich. Znamy to dobrze z historii i właśnie to jest jeden z tych elementów, który gdzieś można porównać z Józefem Stalinem, Władimira Putina. Będziemy szukać tych wspólnych elementów z oboma reżimami, z oboma dyktatorami, wspólnie z Robertem Pieńkowskim, historykiem, działaczem niepodległej opozycji w latach 80., który pojawi się u nas w programie już gdzieś mniej więcej za 20 parę minut, około 21:30. Później porozmawiamy z obywatelami Ukrainy, którzy mieszkają we Wrocławiu na co dzień, ale których tutaj serdecznie zaprosiłem, którzy opowiedzą o tym, jak czują się w tej chwili. Będzie to Michael Mrykin, właściciel agencji marketingowej, który organizuje pomoc dla Ukraińców, którzy trafiają do Polski, oraz Julia Pysko ze Stowarzyszenia Młody Dolny Śląsk. Będzie oczywiście z nami Jaromir Kruk, dziennikarz tygodnika Piłka Nożna telefonicznie, który tradycyjnie zamknie program, ale za niedługo połączymy się z historykiem, panem profesorem Robertem Pieńkowskim, który był także działaczem opozycji demokratycznej w komunistycznym PRL-u. To będzie niezwykle ciekawa historia, właśnie z punktu widzenia, jak można określić Władimira Putina. Czołgi NATO jadą do Estonii, pisze Mateusz Kupś. Okej.
ale myślę, że to jest tylko i wyłącznie kwestia jednak obrony Estonii, bo Ukraina nie dostaje żadnej pomocy realnej wojskowej i to jest chyba jeden z najstraszniejszych rzeczy. Oczywiście dochodzą jakieś tam konwoje, niby amunicji i tak dalej, ale sam prezydent Zełenski mówi o tym, że Ukraina została sama i trudno się z tym nie zgodzić. Kwestie sportowe. Jeszcze na razie Legia prowadzi 1-0 z Wisłą, ale cały stadion, zarówno kibice Legii, jak i Wisły wyrażali swoje poparcie dla Igora Haratina, gracza Legii Warszawa, Ukraińca. Fantastyczne gesty, fantastyczna jedność kibiców pod tym względem, i to trzeba zaznaczyć. Roman Kołtoń mówi: chuj z tymi branżami dzisiaj, a błądziłem. Świetna mini prawda futbolu na Twitterze Romka Kołtonia. To trzeba przyznać. Romek przyznał się, że po prostu zbłądził. Gdzieś myślał, że sport będzie ważniejszy, że należy po prostu te branże rozegrać, ale powiedział dzisiaj, że się pomylił i niestety sport zszedł, tak jak i baraże do Mistrzostw Świata i same Mistrzostwa Świata dziś zeszły na dalszy plan. To tyle też tytułem mojej odpowiedzi, dlaczego zmieniliśmy tematykę kanału Cielą po oczach na razie tymczasowo. No właśnie dlatego, że mamy sytuację ekstraordynaryjną, że mamy sytuację wojenną i nasi bracia Ukraińcy są po prostu mordowani setkami. Straty rosyjskie 2800, ja myślę, że po dzisiejszym dniu będą znacznie, znacznie większe, no ale straty ukraińskie też oczywiście rosną. Giną dzieci, tak jak w przedszkolu w sumie ostrzelane, giną kobiety, giną starcy, no i oczywiście giną też ukraińscy żołnierze. Sytuacja jest absolutnie, ja bym nie powiedział, że wyjątkowa, tylko diaboliczna, niedopuszczalna. Niestety w tym momencie wiemy też, że czeka Kijów niezwykle trudna noc. Być może zdecyduje ta noc o przyszłości całej Ukrainy i całej operacji wojskowej. Dlaczego tak mówię? Mówię tak dlatego, że po prostu rozmawialiśmy o tym chociażby wczoraj. Jeżeli Kijów utrzyma się dłużej, wówczas będzie stanowił taką twierdzę, taką zaporę i będzie można działać jeszcze mocniej dyplomatycznie. Będzie pretekst do tego, że Władimir Putin jeszcze nie zwyciężył, że ten współczesny Stalin nie zwyciężył. Natomiast jeżeli szybko zajmie Kijów, no to osiągnie swoje cele, zainstaluje marionetkowy oczywiście rząd w stolicy Ukrainy i tak to się skończy. Natomiast myślę, że wiele, wiele jest podobieństw do Józefa Stalina, i właśnie wspólnie z profesorem Pieńkowskim postaramy się te podobieństwa wam wyszczególnić. Potem niezwykle ciekawa rozmowa z Ukraińcami zamieszkującymi we Wrocławiu, jak oni to widzą, jak oni to czują, bo to jak odczuwają to ich rodziny. Subskrybujcie i lajkujcie kanał Cielą po oczach, który jest cały czas na bieżąco, jeżeli chodzi o sytuację na Ukrainie. Staramy się relacjonować te wydarzenia frontowe. No i staramy się je relacjonować w miarę obiektywnie, tak jak już mówiłem, jedną z misji teraz kanału Cielą po oczach jest po prostu też porządkowanie pewnych informacji. Wiemy o tym, że Rosja straciła także finał Ligi Mistrzów, który z Petersburga zostanie przerzucony do Paryża, ale to tak naprawdę zgadzam się tutaj z Romkiem Kołtoniem, który powiedział u siebie na live, że to jest tylko pozorowany ruch i to Putina w ogóle nie boli. Rosja wciąż nie jest wykluczona ze struktur FIFA, wciąż nie jest wykluczona ze struktur FIFA. W związku z tym, ponieważ baraż podlega FIFA, a nie UEFA, no to Rosja cały czas może ten baraż rozegrać na swoim terenie. To jest też kolejny skandal. UEFA, jak i FIFA na razie wykazały się absolutnym brakiem, nie wiem czego, zrozumienia, empatii, bo to są skorumpowane organizacje. Być może futbol trzeba będzie po tej wojnie, po tym wszystkim, jeżeli to się zakończy kiedykolwiek, w jakikolwiek sposób, to może trzeba będzie futbol organizować, przeorganizować od nowa, być może w ogóle z innymi ludźmi budować po prostu przyszłość zarówno światowego, jak i europejskiego futbolu, bo nie po raz pierwszy i nie ostatni tak naprawdę
Te dwie organizacje pokazują, że są do szpiku skorumpowane i do szpiku tak naprawdę stoją po niewłaściwej stronie barykady, czyli po stronie rosyjskich pieniędzy, po stronie Gazpromu. Co do rozkładu jazdy, to w poniedziałek będzie Leszek Ojrzyński, trener Korony Kielce. Wrócimy troszeczkę do, mam nadzieję, że będzie ku temu przyczynek, do tematów sportowych w poniedziałek. Jutro bardzo ciekawy skład też na vlogu Ciono Poczach. Bukaro Banzai, czyli właśnie Twitterowicz, który relacjonuje wszystko, co dzieje się na Ukrainie, o imieniu Piotrek dzisiaj był w kanale sportowym, jutro będzie na vlogu Ciono po oczach, będzie także Jacek Gasiński, korespondent z Kijowa Polsatu News, także sporo się będzie działo jutro także na kanale Ciono po oczach. No a dzisiaj zajmujemy się Władimirem Putinem, jego generalnie psychiką i dlaczego jest podobny, tak jak i w temacie, do Józefa Stalina, dlaczego możemy go w ten sposób określać, dlaczego już teraz gdzieś ma swoje miejsce wśród największych zbrodniarzy świata i także zbrodniarzy wojennych. Przypomnijmy, że Ukraina będzie wnioskowała także do Trybunału w Hadze o oskarżenie Władimira Putina po zakończonych działaniach wojennych jako o zbrodniarza wojennego. No i właśnie jedną z tych kwestii prawnych jest temat ostrzelania tego przedszkola w Sumie, ale nie tylko. Oczywiście bombardowanie także domów cywilnych, mieszkań, osiedli. Ludzie giną po prostu, tak jak już powiedzieliśmy wcześniej, nawet nie setkami, a tysiącami. Także to jest coś po prostu, co trudno nam wszystkim uwierzyć. Wyspa Węży 13 poległych, dokładnie pisze MacBus. To jest ten problem, który to jest przykład niezwykłego bohaterstwa. Tomasz Pawlus pisze, witam cię serdecznie, Tomku, jeszcze tylko Cypr i Węgry, i Swift wyłączony dla Putina. No myślę, że wszyscy czekają na te decyzje. Sankcje spadają jedna za drugą, ale pytanie, czy będą skuteczne, czy po prostu Władimir Putin oraz jego świta, oligarchowie na Kremlu są po prostu na to przygotowani. Alien 44 pisze, po stronie Gazpromu stoją też politycy niemieccy i Unii Europejskiej i nawet Tusk, jak napisała moskiewska gazeta, nasz człowiek w Warszawie. Nie wiem, natomiast po stronie, oczywiście, że po stronie Gazpromu stoją politycy niemieccy i to wielu. Gerhard Schröder, były kanclerz przecież Niemiec, zasiadał w bardzo wysokich władzach Gazpromu i jakby promował Nord Stream 2. Także słuchajcie, to się wszystko przerażająco łączy. Pieniądze moskiewskie budujące piłkę, pieniądze niemieckie, niemiecko-moskiewskie zamieszane, nieczyste interesy Władimira Putina, nieczyste interesy chociażby właśnie Gerharda Schrödera, czyli byłego kanclerza Niemiec. Niestety to się wszystko łączy, zazębia ze sobą. Także tutaj nie ma absolutnie żadnego przypadku, że tak to wygląda w Europie, że tak to teraz wygląda na świecie. Wygląda bardzo, bardzo źle. Ale ja myślę, że jeżeli możemy, chowany na biadaczu pisze, dobry wieczór, włączyłem i słucham, choć wiem, że zaraz się będą, nie wiem co chowany na biadaczu ma na myśli, możesz spokojnie dokończyć. Ja bym wyszczególnił pięć rzeczy, które łączy Władimira Putina i Józefa Stalina. Po pierwsze, niezwykły jakby spryt, ale spryt rozumiany w bardzo złym stopniu. Spryt rozumiany jako oszukiwanie swoich potencjalnych partnerów, jako nieufanie nikomu, jako wypuszczanie partnerów na niwie europejskiej w maliny, podobnie jak czynił to Józef Stalin. Pamiętacie na pytanie polskiej delegacji, co się stało z polskimi oficerami, którzy zniknęli w liczbie kilkunastu czy kilkudziesięciu tysięcy, powiedział, uciekli do Mandżurii. Nie było żadnego Katynia, to jest sprawa Niemców, a zatem ten źle pojmowany spryt to jest na pewno pierwsza rzecz. Druga sprawa, całkowite podporządkowanie sobie wewnętrznej partii, która jest fikcją, podobnie jak Józef Stalin miał tą komunistyczną partię Związku Radzieckiego, tak podobnie Putin ma partię Jedna Rosja, która jest tylko i wyłącznie wydmuszką skupioną tylko
tylko i wyłącznie wokół wodza. W przypadku KPZR był to Józef Stalin, w przypadku jednej Rosji jest to oczywiście Władimir Putin. Trzecia rzecz, która łączy Władimira Putina i Józefa Stalina, to jest oczywiście absolutne zniszczenie wszelkiej opozycji, także fizyczne mordowanie po prostu opozycjonistów, mordowanie ludzi, którzy stoją mu na drodze. Tomasz Pawlus pisze, FIFA i UEFA to organizacje zbrodnicze dla mnie w tym momencie też. Dlatego mówię o tym, że należałoby futbol spróbować gdzieś po tym całym konflikcie, po prostu budować od nowa. Trzy elementy wymieniłem, pozostaje jeszcze dwa. Czwarta sprawa to oczywiście totalny militaryzm zarówno Związku Radzieckiego, jak i współczesnej Rosji, czyli przeciętnemu obywatelowi zarówno w Rosji, jak i w Związku Radzieckim żyje się źle, żyje się bardzo źle, ale nikogo to nie obchodzi, bo armia jest silna, technologie są silne, wysoko rozwinięte w Rosji, więc to jest czwarty element. No i piąty element to jest słabość pozostałych przywódców, którzy w jakiś sposób ulegają czarowi, mitowi, nie wiem jak to powiedzieć, sile pieniądza, sile militarnej Putina. Putin, podobnie jak Stalin, rozgrywa cały Zachód przy pomocą nie tylko głupoty przywódców europejskich i światowych innych, ale także przy pomocy swoich pieniędzy, przy pomocy swojego takiego miru. Stalin też się lubił pokazać jako, bardzo lubił się pokazać jako człowiek silny, jako człowiek niezależny, jako człowiek, który, nie wiem, kocha sport, kocha sztukę. Podobnie robi to Władimir Putin, dokładnie tak samo. Dlatego dla mnie jest bardzo wiele elementów, wymieniłem pięć takich, które są niezwykle istotne, niezwykle charakterystyczne. Pięć elementów, dla których właśnie można obu facetów porównać. No i oczywiście dodałbym jeszcze szósty, czyli zbrodnie wojenne, absolutnie nieliczenie się z ludzkim życiem, absolutnie nieliczenie się z własnym narodem, z jakąkolwiek opinią międzynarodową, czy też dla Putina, słuchajcie, nie ma to żadnego znaczenia. Nie ma to żadnego znaczenia. Dla niego jedynym wyznacznikiem jest osiągnięcie jego celów. Łukaszenka jest zbrodniarzem również, dlatego że umożliwił atak właśnie ze swojej strony i tak naprawdę ręka w rękę z Putinem to wszystko rozgrywa. Oczywiście jako jego marionetka, jako jego wasal, ale nie ma co ukrywać, że jest tu jakiś przypadek. Cała ta inwazja jest dokładnie zaplanowana, przygotowana. Rosja ma rezerwy finansowe, rezerwy militarne. Myślę, że oni, strategzy Kremla, dawno założyli, jakie sankcje mogą na nich paść. Oczywiście w założeniach pewnie była szybsza, jednak szybszy postęp wojsk rosyjskich, bo jednak ten postęp jest być może za wolny, dlatego że sądzę, że Rosjanie zakładali jednak dużo szybsze zdobycie Kijowa, dużo szybsze zdobycie Kijowa, dużo szybszy postęp wojsk, no i pewnie nie spodziewali się wciąż takich dużych strat i oporu, ale obawiam się, że to są też tylko takie chwilowe pocieszenia, chwilowe momenty jakiejś, może nie chwały, ale chwilowe momenty po prostu gdzieś szczęścia czy radości, dlatego że jeżeli, tak jak mówię, kluczem jest Kijów, jeżeli Kijów padnie szybko, no to w tym momencie jest pozamiatane, jest po ptakach. Tomasz Pawlus, wyszczególnie ten komentarz, Ukraina broni się ponad oczekiwania, jestem z Jarosławia na Podkarpaciu i zaraz jadę na przejście w Medyce, po prostu chcę pomóc, jeszcze nie wiem jak, ale jadę. Fajna, bardzo ciekawa, Tomku, postawa, gratuluję takiej postawy. Rosja i Białoruś, całkowita izolacja, pisze Sando. No tak, być może tak powinno być. Chowany na biadaczu pisze Ciona, dobra, ale to, że Europa nie posiada polityków z jajami, to nie jest wina Putina. No nie jest to wina, nie, nie, oczywiście, ale chodzi mi, wiesz co, chodzi mi, chowany na biadaczu, o to, że jest podobna sytuacja międzynarodowa i Putin, zarówno Putin, jak i Stalin potrafią znakomicie, potrafili, Stalin potrafił, a Putin potrafi znakomicie rozegrać tych polityków i dlatego moim zdaniem są słabi, dlatego po prostu Putin, co Stalin, powiedziałem o nim Stalin, nie ma żadnego znaczenia, po prostu rozgrywają ich jak dzieci. Jak dzieci, jak malutkie bobasy po prostu. Jakieś sankcje, to panie nóżką, panie Władimiru, ja do pana zadzwonię, pan nie będzie atakował. No naprawdę, ludzie kochani,
To jeszcze raz można się odwołać do słów Józefa Piłsudskiego, czyli wam, kury, szczać, prowadzać, a nie politykę robić. No jeżeli ktoś w ten sposób funkcjonuje, jeżeli ktoś w ten sposób myśli, no to po prostu dojdzie na manowce. Dojdzie na manowce i nic z tego nie będzie. Także tak to pokrótce wygląda i dlatego mamy pięć elementów, które łączą Władimira Putina i Józefa Stalina. Mało tego, obydwoje mają zamiłowanie do wielkich wieców, imprez. Świat pozwolił Władimirowi Putinowi zorganizować najważniejsze imprezy na świecie: zimowe Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, wszelkie mistrzostwa w innych dyscyplinach. To jest katastrofa. To jest idiotyzm. To jest pchanie się w paszczę lwa. A były ostrzeżenia. Chodorkowski, Nawalny później, ta dziennikarka zabita w Rosji, Politkowska. No, mnóstwo ludzi, którzy ginęło od kul, którzy ginęli od kul, dziennikarze, opozycjoniści, Niemców, otruty Juszczenko. Kto to robił? Krasnoludki? Czy Putin i jego ekipa? No, umówmy się. To jest po prostu proste, dosyć, relatywnie. To znaczy, Putin maksymalizuje swoje zyski wszędzie, gdzie tylko się da, wysyła swoje legiony, jakbyśmy to powiedzieli starożytnym językiem, wysyła swoją armię, która jest chyba obok amerykańskiej i chińskiej najsilniejsza na świecie. W związku z tym jego armia jest silniejsza, zdaje się, od wszystkich armii. Cześć Marcin. Marcin Genderka jest z nami. Jego armia jest silniejsza od wszystkich armii europejskich razem wziętych. Bo przypomnijmy, że NATO to głównie opiera się na armii amerykańskiej i na armii pewnie także polskiej w dużej mierze, która jest słaba, ale relatywnie na tle większej części Europy jest dość silna i liczna. Natomiast wciąż za słaba i wciąż relatywnie bardzo słaba w stosunku do armii rosyjskiej. To teraz ja sobie zadam pytanie i sobie zadajcie też pytanie, gdzie byli nasi politycy po 89 roku, a w zasadzie od roku 91, którzy przesrali całkowicie politykę wschodnią. Politykę wschodnią, politykę układania się z Ukrainą, z Litwą, Łotwą, budowania także regionalnego sojuszu. No gdzie byli? A ja się pytam, gdzie byli? Wszyscy ministrowie spraw zagranicznych. Gdzie byli ministrowie obrony narodowej, że my mamy w tej chwili taką armię, że strach się bać? No gdzie byli? Gdzie do cholery byli? I to sobie zadajcie pytanie. Bo mówił o tym Piotrek Zychowicz też. Przepraszam, napiję się dzisiaj. Że my nie mamy żadnych argumentów. Że my nie mamy żadnych argumentów. Bardzo was przepraszam, ale Putin ma w dupie to, czy premier Morawiecki jedzie na czwartą, pięćdziesiątą, siedemdziesiątą konferencję, potuptają tam nogą Ursula von der Leyen, gdzie przywódcy pozostałej ósemki, czy też dziewiątki, jakkolwiek się to zwie, znowu dadzą sankcje, odezwy, apele. Ma to kompletnie w dupie, dlatego że wie i ma wszystko zaplanowane, każdy ruch do przodu. Ma bardzo silną armię przede wszystkim, bardzo duże rezerwy. Naroda mnogo w Rosji, tak? Do czego to zmierza? Albo my się obudzimy, zarówno w piłce, zarówno w polityce, albo my po prostu będziemy dalej w dupie i się w tej dupie będziemy mościć. I ktoś to bardzo mądrze napisał, chciałbym to jeszcze raz wyszczególnić, że po prostu należy futbol budować na nowo po tym kryzysie, bo to udowodniło, że FIFA i UEFA to też są organizacje do szpiku złe i do szpiku zepsute. Ten cały ruch Against Modern Football, który pojawił się, ma ogromne znaczenie. Zobaczcie na te wielkie nierówności, które urosły nie tylko naturalnie, że Premier League, wiadomo, że jest jedną z najlepszych lig świata, no to będzie miała większe prawa, więc większą kasę zawsze będzie miała niż pozostałe ligi, ale to urosło do jakichś koszmarnych i absurdalnych tych rezultatów. Że w PSG są chore pieniądze, że w Manchesterze City też są katarskie pieniądze i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Że Chelsea kupił oligarcha rosyjski Abramowicz i na to wszyscy się zgadzają. I wszystko jest okej. Okay.
Wszyscy się zgadzali też przez lata. W zasadzie pamiętacie za rządów Platformy Obywatelskiej, trochę tak było, nie chcę tylko ich obwiniać, żeby nie było, bo raz się za mnie ktoś rzuci, że tylko jednej stronie służę, ale było i słyszeliśmy, że po co nam w zasadzie armia? My jesteśmy bezpieczni, jesteśmy w NATO, Amerykanie wszystko załatwia. Wszystko za nas załatwią. No nic za nas nie załatwią. Wycofają się i tyle. Antek Macierewicz jest z nami spóźniony, ale jestem, robię obiad dla żony, jak wróci. No i słuchajcie, absurd. Totalny absurd. Jesteśmy w dupie, musimy się po prostu w tej dupie coraz mocniej. Prezydent Ukrainy mówi wprost. A nie pokupię, spoko Antek. Prezydent Ukrainy mówi wprost. Jesteśmy sami. Nikt Ukrainie nie pomaga. I teraz, Marcin Genderka pisze, Łukasz, widziałeś w Lidze Mistrzów, jak wycofali Gazprom, już nie ma. Dzięki Bogom, dzięki Bogu, jeżeli ktoś wierzy. Dzięki opatrzności. To był w ogóle absolutny skandal, że firma, która wiadomo, że jest tak naprawdę w rękach Putina i ludzi jemu podległych, sponsoruje teoretycznie najpiękniejsze rozgrywki piłkarskie klubowe na świecie. Przecież to jest całkowity odjazd. Gramy Mistrzostwa Świata w Katarze, gdzie zginęło setki ludzi na budowach tych stadionów. Setki ludzi w Katarze, który nie ma żadnych tradycji piłkarskich, który nie ma żadnych tradycji reprezentacyjnych. A my gramy mundial w Katarze. No ludzie złoci. Do czego to doszło? Do czego to doszło? Dlatego albo się obudzimy i będziemy widzieć, co się dzieje, albo skończymy tak, jak dzisiaj kończy Ukraina. Ginie sama. Ginie samotnie tak naprawdę. I kto wie, czy dzisiaj w nocy Kijów nie zostanie zdobyty. Oczywiście ja mam nadzieję, że nie, przez legionistów Putina, a po legionistach Putina wejdą tam siepacze Kadyrowa i dokończą robotę. Mając listy proskrypcyjne w każdym ukraińskim mieście, bo to nie jest już subskrybujcie, lajkujcie kanał Cioną po oczach, to nie jest żadna nowość, bo oni tak zawsze działali. A co robili Rosjanie, wkraczając do Polski po 39 roku? W 39 roku, przepraszam bardzo, kiedy zajęli pół Polski. Tomek, trzymaj się i pozdrowienia, pomagaj tam ludziom. Robili dokładnie to samo, tak samo robili to Niemcy. Jeszcze raz tutaj się odwołam do opowieści mojego dziadka, który zamieszkiwał Chełmże w 39 roku. Jako mały chłopiec widział po prostu ludzi. Niemcy chodzili od domu do domu, wybierali ludzi z domów i rozstrzeliwali wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób służyli przedwojennej Polsce. Rozstrzeliwali urzędników państwowych, rozstrzeliwali chłopów co bogatszych, rozstrzeliwali działaczy sportowych i to samo będzie się działo na Ukrainie, kiedy wejdą tam czeczeńscy siepacze, nawet nie czeczeńscy siepacze, bo tak naprawdę siepacze Kadyrowa, bardzo, bo to musimy też powiedzieć, bo mówimy czeczeńscy, a to jest też obraza dla Czeczeńców, bo Kadyrow stworzył tak naprawdę sobie wielką gwardię sztuczną w dużej mierze, opartą na bardzo złych ludziach, podobnych jemu, więc nie można powiedzieć nawet, że to są do końca Czeczeńcy, bo to są ludzie, którzy mają wyprany mózg. Właśnie dlatego, że są zdolni do wszystkiego. Dlatego ja ich porównuję, tych siepaczy Kadyrowa, do Einsatzgruppen właśnie SS, którzy wkraczają już na zdobyte tereny i po prostu robią tam rzeź. Jest już z nami profesor Pieńkowski, także za chwilę go wrzucę do naszego streama. Widzę, że jest wszystko w porządku i będziemy mogli kontynuować naszą dyskusję już we dwójkę. Witam serdecznie, panie profesorze. Mam nadzieję, że się widzimy. Tak, widzę doskonale, słyszę wszystkich. Pozdrawiam tak. Przede wszystkim pana redaktora. Dziękuję, dziękuję bardzo panie profesorze. No właśnie, tematem naszej audycji głównie, ale oczywiście nie tylko, jest to, czy możemy historycznie porównać Władimira Putina do Józefa Stalina. Czy są pewne elementy, które wskazują na to, że obu zbrodniarzy, bo tak to już chyba możemy nazwać spokojnie, można porównać? No ja będę się wypowiadał tak nieco publicystycznie, bo jednak precyzja historyczna wymagałaby jednak nieco innych
innych argumentów. Natomiast przyglądając się tej, powiedzmy, postawie prezydenta Putina, jego zachowaniom, decyzjom, wypowiedziom, oczywiście możemy znaleźć bardzo wiele cech, poprzedników na tym kremlowskim, powiedzmy, urzędzie. Więc z całą pewnością możemy i doszukać się cech nawet samego Józefa Stalina. Ja bym powiedział, poszedł znacznie dalej. Otóż prezydent Putin łączy w sobie cechy białego i czerwonego caratu. Cytując książkę wybitnego historyka i premiera jeszcze z czasów Rady Regencyjnej, więc sprzed ponad 100 lat, ale książka jest doskonała, polecam wszystkim zainteresowanym. Co więcej, można powiedzieć, łączy cechy Iwana Groźnego, ale także Niemki carycy Katarzyny II, która Polakom dała się w XVIII wieku niestety bardzo bez znaki. No ale jeśli doszukiwać się we Włodzimierzu Putinie cech Stalina, to oczywiście jak najbardziej. Przede wszystkim możemy dostrzec, że jest osobą de facto bezwzględną. To, co obserwujemy na Ukrainie w tej chwili, te obrazki, przede wszystkim atak na powiedzmy osiedla cywilne. Wszystko na to wskazuje, że w żaden sposób te osiedla nie prowokowały na przykład przelatujących śmigłowców do tego, aby je zaatakować jakimiś rakietami. Widzimy, jak cierpią dzieci, powiedzmy starcy, kobiety, wszyscy po prostu. My cierpimy na to patrząc. To absolutnie widać, że zachowanie prezydenta Putina wykazuje cechy jakiegoś szaleństwa w każdym razie. Oczywiście możemy szukać jakiejś racjonalności, oczywiście możemy, pewnie i nawet racjonalność, rzecz jasna, w tych zachowaniach odnaleźć, w tym sensie, że być może tak jak Adolf Hitler wydał rozkaz, że macie być bezwzględni, tak żeby się Polacy przestraszyli, żeby się nas bali, i z tego wszystko na to wskazuje, że prezydent Putin dokładnie identyczny rozkaz wydał swoim żołnierzom, abyście po prostu tych Ukraińców przestraszyli, być może tak bardzo, żeby jak najszybciej wywiesili białą flagę i przyszli na kolanach prosić o litość. Także w tym sensie z całą pewnością brak liczenia się z życiem ludzkim, brak liczenia się z opinią międzynarodową, przecież Stalin z całą pewnością nie liczył się z opinią międzynarodową. W każdym razie w sposób może taki wybiórczy, być może rozmawiając gdzieś z, powiedzmy, Churchillem czy Rooseveltem w Teheranie czy w Jałcie, pewnie rozmawiał z nimi kurtuazyjnie, ale już względem swoich podwładnych, w zasadzie każdego, znamy historię oczywiście wielkich czystek, więc w Rosji bolszewickiej, czy potem w Związku Sowieckim absolutnie nikt nie mógł być bezpieczny. To obserwowaliśmy przed paroma godzinami dosłownie, jak Putin traktuje swoich podwładnych, jak ich potrafi upokorzyć. Co jeszcze? Z całą pewnością widzimy w Putinie zachowania właśnie Józefa Stalina w
pewnych zachowaniach, w których no, zdaje się w ogóle nie znać żadnych granic. No, jego zapowiedź, że jeśli Zachód zareaguje w jakikolwiek bardziej zdecydowany sposób, no to z kolei riposta rosyjska będzie taka, jakiej się jeszcze wam nigdy nie śniło, czy nie wyobrażaliście sobie. I to też zresztą jest obliczone na przestraszenie Zachodu. No ale oprócz tych informacji, które, czy powiedzmy tych refleksji, które no nie budują nas tutaj za bardzo, są jednak pewne światełka. W tym nieszczęściu Ukrainy są pewne pozytywy. Otóż no można powiedzieć, że na Ukrainie rodzi się nowy mit założycielski. My jako Polacy mamy pewien rachunek krzywd, tutaj absolutnie o tym nie zapominamy. To są sprawy niezamknięte, one wymagają uregulowania. Sprawa rzezi wołyńskiej. Tutaj internet, który przeglądam również, no, zdarzają się polityczne komentarze, trudno powiedzieć czasami, czy ich autorami są Polacy, czy być może piąta kolumna, czy może. Jak, to też tego nie można wykluczyć, ale z całą pewnością przynajmniej jeden z komentarzy, który no to jest mój facebookowy znajomy, a nawet w rzeczywistości, i on, no, można powiedzieć, bardzo się dystansował się od tych, no powiedzmy, wyrazów poparcia. Tymczasem muszę powiedzieć, że naszą racją, polską racją stanu jest wsparcie Ukrainy w każdym sensie, w każdy możliwy, dostępny sposób, no, z prostego powodu. No, w naszym interesie nie jest wydłużenie granicy z Rosją o ponad 500 kilometrów, czyli granicy, którą mamy w tej chwili z Ukrainą. Jednak dla nas no, ten bufor, jakim jest Ukraina, no, sprawia pewien komfort, że jednak naszego wielkiego sąsiada mamy nieco dalej. Więc pamiętając o tych sprawach, które są nadal nieuregulowane i one wymagają, i wierzę w to, że to zostanie jakiś, mam nadzieję, że nieodległej przyszłości faktycznie uregulowane i zamkniemy sprawę Bandery czy Szkiewicza i ona nie będzie już nas dzieliła. Natomiast Ukraińcy naprawdę mają prawdziwych bohaterów na Wyspie Wężowej czy na moście. Jeden z dzielnych żołnierzy, który zginął, aby poświęcił swoje życie dla ratowania ojczyzny, to tego typu akty odwagi, bohaterstwa, to już zapowiedział prezydent Zełenski, zapowiedział, że już odznaczenia na nich czekają, bohatera Ukrainy. Z całą pewnością są bohaterami, to już pojawiają się takie porównania do Termopil, no, owa wyspa Żmijowa, to no, z całą pewnością to takie Termopile dla Ukrainy, więc no, jakoś może nieco, chociaż troszeczkę puentując, można powiedzieć, że współczesna twarz Putina z całą pewnością metaforycznie oczywiście przypomina twarz Józefa Stalina. No niestety są rozmaite przyczyny tego, że tak się stało. Skandaliczne przez lata ostatnie na przykład zachowanie Niemiec, które no,
udając, że nie rozumieją, albo że to będą mieć jakieś dodatkowe źródło dochodów, może dodatkowe źródło, powiedzmy, politycznych nacisków, bo oczywiście ta rura, która do nich płynie, to potem dalej Niemcy mieli redystrybuować gaz, więc najwyraźniej Niemcom bardzo było to na rękę. Zresztą kariera, można powiedzieć, no, zawodowa, no, jeśli tak można powiedzieć, byłego kanclerza Schrödera, no, też o tym świadczy, że Niemcy, nie tylko Schröder zresztą, zostali przez Rosję skorumpowani. I zresztą nawet do tej pory zachowanie Niemców, sprawa owych hełmów, które no, już być może dotarły, były takie memy, że te hełmy idą na żółwiach, gdzieś tam zmierzają, to się sprawa ciągnie przez chyba już ponad miesiąc, jeżeli nie więcej, więc właśnie. Tylko jednoznaczna, zjednoczona postawa zachodniej, zachodu, społeczeństw zachodu może postawić tamę, tak aby Putin, który niedawno stwierdził, że gdzieś w trakcie jednego z przemówień do żołnierzy w period, że macie, no tak jak Stalin, no, my powinniśmy postawić mu zdecydowany odpór tam, tak aby Putin i jego armia poszli nazad, czyli z powrotem. Są jeszcze inne powody, dla których powinniśmy wspierać Ukrainę. No, wspomniałem, że jest to nasz życiowy interes, to jest polska racja stanu, ale przecież na Ukrainie mieszkają nadal Polacy. No, jeśli ktoś odwiedza Ukrainę, choćby jeździ do Lwowa, ale nawet dalej na Ukrainę II Rzeczpospolitej, ale jeszcze dalej na Ukrainę I Rzeczpospolitej. Miałem okazję niezapomnianą niedawno taki objazd tej Ukrainy I Rzeczpospolitej, no tych śladów polskości w Winnicy chociażby właśnie, no to jest bar pamiętam, twierdza, tak, ale tam jest piękny ośrodek kultury polskiej. Pamiętam wystąpienie dzieci, które śpiewały polskie patriotyczne piosenki. No tam jest Polska nadal. Panie profesorze, mamy pytanie do pana z czatu. Tomka, użytkownik, nasz stały widz, pozdrawiam cię Tomi. Pisze tak, panie Robercie, uważa pan, że oficjalna biografia byłego agenta KGB Putina jest prawdziwa? Chodzi mi o pochodzenie i tym podobne. Według mnie to trochę naiwnie w nią wierzyć. Z całą pewnością wydaje się, że biografia w tym wypadku cytowana jest napisana pod kontrolą służb. Nie wydaje mi się, aby były oficer KGB był tutaj, pozwoliłby sobie na to, aby jego wizerunek został kreowany, czy był kreowany przez, no powiedzmy, w sposób dla niego niekorzystny. Oczywiście nie chciałbym się odnosić do konkretów, bo pytanie jest na takim dużym stopniu ogólności. Ja też nie jestem oczywiście tutaj, nie mam tej publikacji przed oczami, natomiast no, zgaduję, że jest to biografia, no powiedzmy, barwna, no tak jak to się mówi, ubarwiona. Może.
Dokładnie. Panie profesorze, mnie najbardziej przypominało Stalina, bo no, czytałem kilka biografii Stalina, bardzo dużo, że tak powiem, filmów dokumentalnych też o nim, lepszych lub gorszych, ale no, dosyć tej literatury, zarówno i także źródeł filmowych, dokumentalnych jest. Jak była ta konferencja uzasadniająca tak naprawdę inwazję na Ukrainę, jak on beształ tych swoich najwyższych urzędników, no to po prostu to przypominało te zjazdy KPZR, gdzie po prostu wszyscy tam klaskali jak najdłużej, tylko żeby po prostu nie zostać wtrąconym do łagru. Tak, to przerażenie tego szefa wywiadu, który praktycznie połknął swój język, a Putin sobie robił z niego żarty. Czyli to na takiej samej zasadzie działał Stalin, kiedy zapraszał swoich najbliższych do tych swojej daczy w Kuncewie i tam Chruszczowa, Mołotowa, Berię i rzucał w nimi jakiś tam winogronami, innymi rzeczami i oni po prostu oczywiście urządzali wielkie pijatyki a i nagle mówił, że ty już nie żyjesz, tak? Albo ja już ciebie nie chcę, ja już ciebie nie potrzebuję. I trochę mi się to wszystko skojarzyło z takim, no, niezwykle diabolicznym i złym przywódcą. Właśnie ten moment, ten jeden element kadru, gdzie on po prostu beszta tych swoich, to było straszne po prostu. Być To... może, być może, być może Putin, on odreagowuje pewne kompleksy no, z młodości, wczesnej młodości czy z dzieciństwa. On w szkole był przezywany podobno szczurek, co chyba no, nie jest jakoś szczególnie budujący Raczej nie. przezwiskiem. I, no i w tej chwili właśnie będąc faktycznie u władzy, on pozwala sobie właśnie na takie zachowania, których być może nawet mści się za jakieś no, uszczypliwości kolegi z dawniejszych lat. Ja tu jeszcze jedną rzecz bym na jedną rzecz zwrócił uwagę. No, Ukraina jest krajem oczywiście pięknym, dla nas bardzo, dla Polaków wzruszającym. Każdy wyjazd wiąże się z ogromną dozą no, wzruszeń, ale jest jeszcze jeden element. Otóż Ukraina to jest bardzo bogaty kraj, znaczy bogaty w surowce, bogaty w możliwości, które przed Ukrainą stoją. Oczywiście to jeszcze nie jest, jeszcze Ukraina nie jest na tym etapie, żeby z tych surowców korzystać. A tymczasem, jeśli by Ukraina wpadła w łapy Putina, chciałem powiedzieć Stalina, ale to tak prawie na Tak, na jeden. jedno. To ten cały potencjał surowców naturalnych, ziemia, czarnoziemy przecież tutaj wszyscy słyszeliśmy o nich, te bogactwa trafiłyby w ręce Putina i pracowałyby na rzecz tej no, dyktatorskiej Rosji. Więc naprawdę, drodzy słuchacze i rodacy, zwłaszcza ci, którzy mają jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, czy poprzeć Ukrainę, czy też no, protestować przeciwko tej haniebnej, brutalnej agresji, że naprawdę nie ma praktycznie żadnych powodów, dla których moglibyśmy jakkolwiek, no powiedzmy, czekać, zastanawiać się. W zasadzie jedynie zwarta, zorganizowana reakcja społeczności międzynarodowej może dać szansę na odpór i zawrócenie Putina, tak aby, no można powiedzieć, udławił się Ukrainę. Przepraszam, że takie może niezbyt apetyczne skojarzenie, ale tak mi właśnie przyszło. Także Putin powinien być zatrzymany i zawrócony. Potrzeba działań zdecydowanych. Nie wolno się wyłamywać, no niestety słyszymy już stąd i zowąd rozmaite, no powiedzmy, jakieś zawahania, czy wręcz
czy wręcz działania nawet przeciwko no właśnie zdecydowanym sankcjom. W każdym razie przyszedł czas na decyzję, przyszedł czas na to, aby pokazać, że jesteśmy jednością. Brak reakcji Zachodu tylko rozzuchwala Putina. Tylko rozzuchwala. Nawiasem mówiąc, no ja jestem może niepoprawnym optymistą i oczywiście wierzę, że Putin absolutnie pójść dalej, choćby żeby przekroczyć o centymetr granicę państw NATO, na to nie pójdzie. Niemniej jednak można sobie wyobrazić, że jego oczekiwania, bo w tej chwili na przykład żąda, aby to Ukraina nigdy nie znalazła się w kręgu, powiedzmy, wpływów Zachodu, demokracji zachodnich, a dlaczego nie spodziewać się tego samego na przykład w odniesieniu do byłych krajów tak zwanej demokracji ludowej, czyli że w pewnym momencie zażąda Polska, no, nie powinna być członkiem NATO, może kraje bałtyckie, tutaj jeszcze łatwiej byłoby mu je połknąć i na to absolutnie pozwolić nie możemy. No, Putin jest człowiekiem niebezpiecznym, tak jak Stalin, który faktycznie potrafił swoich współpracowników, powiedzmy, likwidować jeden po drugim. Znamy zdjęcia, które retuszowane, jedna postać po drugiej znikała z towarzystwa Józefa Stalina. Wiemy, że po prostu potrafił być okrutny. Wiele na to wskazuje, że na tym etapie pewnych swoich wyobrażeń o tym, co mu wolno, właśnie jest chyba prezydent Putin. No, miejmy nadzieję, że zdecydowana reakcja społeczności międzynarodowej, w tym Polski, mu w tym przeszkodzi. Dlatego też nawet apeluję, aby każdy, kto może, aby wspomógł w każdy możliwy sposób, choćby wysyłając SMS-a na numer Caritasu, czy też dary rzeczowe są zbierane we Wrocławiu. Jest to w poniedziałku, będzie realizowana akcja właśnie zbiórki darów w szkołach, także każdy, kto może, niech się włączy. No, już są pierwsi uchodźcy, prawdziwi uchodźcy. Dokładnie, tysiące. Tysiące. No, my mam nadzieję, że jeśli chodzi o tych ludzi, którzy będą chcieli znaleźć schronienie w Polsce uciekając przed Putinem, przed wojskami rosyjskimi, to tutaj można powiedzieć, oczekujemy na nich i udzielimy każdego niezbędnego wsparcia. Notabene w tej chwili we Wrocławiu przebywa duża grupa młodzieży, która przyjechała na zawody sportowe, a przyjechała z wschodniej Ukrainy. To też pewne wyzwanie dla polskich władz tutaj rządowych, samorządowych, ale z całą pewnością sobie z tym zadaniem poradzą. Jest jeszcze pytanie do pana. Pytanie do gościa kanału. Marek Kalinowski, nasz stały widz, pyta, czy brak pomocy militarnej dla Ukrainy ze strony NATO to hańba, która odbije się czkawką dla krajów Europy Wschodniej? No właśnie, to jest sprawa, która jakby wynika z traktatu Paktu Północnoatlantyckiego, że w tym momencie, w tym kontekście ta otwarta pomoc militarna państw NATO jest dość ryzykowna. Znaczy, faktycznie chcielibyśmy jako państwo NATO
pomóc w sposób bardziej zdecydowany czy otwarty. No niemniej jednak przed nami istnieje potężne ryzyko faktycznie rozpętania się wojny na skalę co najmniej europejską, a światową, bo Stany Zjednoczone wystarczy, że się włączą, to już mamy światową. No tego byśmy nie chcieli. Więc być może tutaj dla widza jakimś rozwiązaniem, ono już było postulowane przez pana prezydenta Zełenskiego, że aby na Ukrainę zostały skierowane błękitne hełmy, czyli wojska ONZ. Oczywiście ich charakter jest troszeczkę inny, no nie ofensywny, no niemniej jednak jest to jakieś rozwiązanie, nie wiem na ile też możliwe do zrealizowania, chociaż no przypominam sobie powiedzmy wojnę koreańską już dość dawno temu, w początku lat 50. i tam de facto Amerykanie pod powiedzmy barwach ONZ faktycznie brali udział w tej wojnie. Być może to jest jakieś rozwiązanie, natomiast na pewno mamy prawo wspierać Ukrainę nawet militarnie, ale poprzez dostawy sprzętu, wsparcie także powiedzmy informatyczne, to jest również podejrzewam bardzo duże pole do popisu ze strony państw NATO, a zwłaszcza Stanów Zjednoczonych. Tu zresztą prezydent Joe Biden zapowiadał tutaj jakieś powiedzmy działania w cyberprzestrzeni, które byłyby skierowane przeciwko Rosji, tak aby utrudnić Rosji działania militarne. To są tutaj satelity, zakłócenia w tym obszarze są możliwe i być może to w tym kierunku powiedzmy pójdą te działania. Natomiast obawiam się, że twarde, otwarte wsparcie militarne na Ukrainie byłoby niestety groziłoby zbyt rozlaniem się tego konfliktu na obszar znacznie większy niż Ukraina, a tego chyba byśmy nie chcieli. Nawiasem mówiąc, obserwuję autentyczne zaniepokojenie młodych ludzi, bo pracuję jako nauczyciel historii, rozmawiamy, widać, że młodzież autentycznie jest przerażona. Jest to pierwsze prawdopodobnie w tym naszym nawet życiu, tak jak ja sobie przypominam, aż tak realne zagrożenie, bomby spadły najbliżej na pewno na lotnisku w Stanisławowie, więc to dla nas jest narzut beretem. Aż mnie krew zalewa, przepraszam, mówimy tak, że na przykład szereg polskich dom kultury mogłoby ulec zniszczeniu na Ukrainie, które przetrwały rozmaite zawieruchy dziejowe, a teraz akurat Putin zachciało mu się podboju Ukrainy i zastraszania, i to powiedzmy bombardowania na oślep wręcz, chociaż akurat w Stanisławowie ten atak był precyzyjny, bo uderzono w lotnisko. Panie profesorze, na koniec naszej rozmowy chciałem poruszyć jeszcze raz temat tych siepaczy Kadyrowa. Ja bym unikał słowa czeczeński, bo tak jak już powiedziałem, ci ludzie moim zdaniem z prawdziwymi Czeczeńcami to mają niewiele wspólnego, tyle pochodzenie, bo to wiem, że to są ludzie wybierani tak jak do tych oddziałów śmierci, bo sporo też o tym czytałem, to są ludzie bez żadnych skrupułów, to są ludzie, którzy po prostu, dlatego ja ich porównałem do tych niemieckich Einsatzgruppen, oni mają po prostu w
wkroczyć na zajęte tereny, mordować, palić, wyszukiwać konkretnych ludzi, mam tu na myśli ludzi najbardziej patriotycznie nastawionych na tych terenach wschodnich Ukrainy, a także w samym Kijowie, no i po prostu organizować tymczasowe obozy, a potem przerzucać ich w głąb Rosji. Czy to rzeczywiście jest taka, to jest drugi diaboliczny ruch Putina, czyli najpierw zająć, no to co robił Stalin i to co bardzo często, i to co zrobiła Trzecia Rzesza przecież w Polsce, że odwołam się no właśnie do tych wspomnień mojego dziadka, gdzie w malutkiej Chełmży, jeszcze raz to powtórzę, po prostu Niemcy chodzili od domu do domu, mieli dokładne nazwiska, mieli wszystko rozpoznane i po prostu mordowali działaczy różnych towarzystw naukowych, sportowych, rajców miejskich, no praktycznie wszystkich, którzy byli Polsce drodzy. No i to samo mają zrobić właśnie siepacze Kadyrowa na Ukrainie. Ja szczerze powiedziawszy, no, mam tutaj za mało danych, aby tak bardzo jednoznacznie stwierdzić, że mamy do czynienia aż z tak, no, powiedzmy, brutalnymi wojskami, czy tak dobranymi żołnierzami. No, wierzę, że jednak to są, no powiedzmy, że w cudzysłowie zwykli żołnierze, którzy być może niekoniecznie z własnej woli tam się znaleźli na Ukrainie. No, nawet może naiwnie, ale nawet ten impet, który obserwujemy, właśnie jednak nie aż tak duży, że ta Ukraina no, nie wywiesiła białej flagi. Na szczęście. Więc być może albo determinacja Ukraińców jest już wystarczająco duża i nawet jeśli są tam oddziały no, brutalnych żołnierzy, czy powiedzmy sadystów, tak by można było powiedzieć, że no nie są oni wystarczająco przerażający, miejmy nadzieję, więc wierzę w to, że no nie, no może nawet Putin ma jak nie, chociaż no już nie chcę brnąć ten wątek, bo nie chcę może wywoływać wilka z lasu, no miejmy nadzieję, że jednak jakiś minimum no, zasad konwencji Putin będzie przestrzegał. No ale jeżeli nie, no to oczywiście trybunały, mam nadzieję, tym razem już no, w obliczu ewidentnego łamania prawa, bo mamy do czynienia w ostatnich latach no, z takim grillowaniem Polski za trudno powiedzieć za co, no tylko za to, że może nie ci zostali wybrani przez społeczeństwo, których by oczekiwano gdzieś tam w krajach zachodnich, to ale teraz jest egzamin przed strukturami zachodnimi, aby faktycznie zareagować w sposób zdecydowany i jeśli tego typu przykłady, dowody na jakieś bestialstwo, okrucieństwo zostaną odkryte, to ta reakcja absolutnie powinna być twarda, zdecydowana i faktycznie bezwzględna i z determinacją, no, co najmniej taką, z jaką w ostatnich latach struktury europejskie próbują gdzieś tam dosiekać rzekomego łamania, powiedzmy, praworządności w Polsce. Dokładnie. Bardzo dziękuję panie profesorze za tę rozmowę. No niestety smutno doszliśmy do takich wniosków, że no dużo łączy Władimira Putina i Józefa Stalina, także nie ma tutaj przypadku. Z całą pewnością tak właśnie jest, choć no wierzę, że że jednak doczekamy się zejścia prezydenta Putina z tego świata. Doczekaliśmy się, że swoje życie skończył Józef Stalin, także i doczekamy się tego w odniesieniu do Józefa Stalina, do Józefa, do Włodzimierza Putina, bo chciałem się już krzyżować te nazwiska i te imiona.
Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie, dziękuję za uwagę i do następnego razu, jeżeli będzie kiedyś okazja. Jasne, to do zobaczenia, panie profesorze. Pozdrawiam serdecznie, dobranoc. Do zobaczenia, dobranoc. Dziękuję. Robert Pieńkowski, historyk, był naszym gościem, ale to oczywiście nie koniec programu Cioną po oczach, specjalnego poświęconego wojnie na Ukrainie. Z nami są właśnie obywatele Ukrainy zamieszkujący Polskę, zamieszkujący Wrocław, Julia Pisko. Witam cię serdecznie, Julka, i Michał Mrykin. Witam serdecznie. Po raz pierwszy jesteśmy w trójkę. W związku z tym na vlogu Cioną po oczach mamy taki miks fajny, ciekawy, więc postaram się jednak do konkretnej osoby kierować pytanie, żebyśmy mogli po prostu mieć jakiś porządek w dyskusji. Michał, czy mogę tak do ciebie się zwracać? Tak, tak, jasne. Okay. Można tak wracać. Nie ma problemu. Okej. Okay. Michał, ty prowadzisz na co dzień agencję marketingową we Wrocławiu, ale teraz organizujesz pomoc dla Ukraińców, dla twoich rodaków. Powiedz, jak ta pomoc wygląda i jak wiele osób zgłasza się do niej, właśnie po nią do ciebie? Okej, tak. Pozdrawiam. Zacznę od tego, że oprócz pracy w mojej agencji ja jestem jeszcze studentem. I jestem studentem kontraktowym, ja uczę się po angielsku i studiuję komunikację wizerunkową w Uniwersytecie Wrocławskim na dziennikarstwie. I każdy musi dać z siebie wszystko na własnym froncie, ja myślę, że tak. I myślę, że z moim głównym zadaniem na dziś jest pomoc ukraińskim studentom. Dlaczego? Trzeba sobie zdawać sprawę, że na przykład ukraińscy studenci na pierwszym czy drugim roku studiów, oni naprawdę to jest dzieci. Na zasadzie to jest dzieci. Są to uczniowie w wieku 17-18 lat, którzy że nie potrafią jeszcze utrzymać się finansowo. Z powodu wojny na Ukrainie rodziny doświadczały wielkich strat finansowych, biznes, inwestycji. I to jest naprawdę taki problem. I my teraz mamy taki program z moimi kolegami. My rozmawiamy z Uniwersytetem Wrocławskim, żeby zrobić jakiś pakiet na pomoc finansową ta psychologiczną dla studentów, którzy są studentami Wrocławskiego Uniwersytetu, ale nie mogą teraz zapłacić na przykład pieniądze za dom studencki albo inne traty. I tak далі. І зараз дзisiaj мав спотканне з віцеректором університету і розмовляв на цей темат. Зараз є перший ступень впровадження таких як то повіч, впровадження такі помоці з Вроцлавського університету і партнерів, але зараз побачимо, що то буде, і повідомили вже до віцеректора, що якщо фінансова допомога не буде так акурат добра, то ми в випадку слабої допомоги будемо вимушувати на ректорі підняття безпосередніх діалань з цілею поправи ситуації. Направді ж так. Rozumiem. Michał, za chwilę przejdziemy do Julii, ale jak ty w ogóle odbierasz te bohaterskie naprawdę czyny twoich rodaków? W tej chwili wiemy, że broni się Kijów i trwają tam naprawdę zaciekłe walki, ale bohaterowie z Wyspy Wężowej, czy też ten żołnierz, który wysadził się, jak ty to odczuwasz? W jaki sposób, co to dla ciebie znaczy? Ja czuję jeszcze tak. Okej, dziękuję za zapytanie. Ja czuję, że tak. Nasz wróg jest to banda zarządzonych dżumo wociegów, naprawdę. To jest prawda. My mamy takie strong army, my mamy silni ludzi i teraz naprawdę mamy дуже, przepraszam по angielsku, дуже winów, так, дуже win по Україні, але зараз головний fight, буде в Києві. І направде, чи буде за нами, за Україну, перепрошую, чи я скалюваний трохи,
i czy będę win za Ukrainę, to zależy od Kijowa teraz. Jeżeli na noc na 20 dzisiaj 5-6 lutego my mamy win w Kijowie, to oznacza, że my mamy win na wojnie. To rozumiem, jest taka sytuacja naprawdę teraz. Tak, czyli, tak. Rozumiem, tak. Czyli jakby podzielasz też moje zdanie, że ta obrona Kijowa jest kluczowa. Julia, właśnie do ciebie pytanie, tak. Jak ty z kolei reagujesz na to bohaterstwo, na to, że po prostu twoi rodacy dają odpór. No i mamy też takie informacje, że zginęło prawie 3000 Rosjan, a myślę, że więcej już teraz będzie, więc to są straty ogromne. Nie wiem, czy dowództwo rosyjskie zdawało sobie sprawę właśnie ze skali oporu waszego narodu i ze skali oporu żołnierzy po prostu ukraińskich. Czyli ja szczerze mówiąc jestem mega dumna z Ukraińców i z wszystkich, którzy tam teraz walczą i próbują obronić Kijów, bo jak w sumie powiedziałeś, jak powiedział Michał, to jest nasza najważniejsza walka, nie możemy tak naprawdę stracić Kijowa, naszą stolicę, dlatego jestem bardzo dumna i życzę im, trzymam za nich kciuki, monitoruję sytuację. Jeżeli chodzi o naszego wróga, to jestem przekonana, że on w ogóle nie liczył na to, że damy taki odpór. Prawdopodobnie podejrzewam, że po prostu będzie ogromna panika. On szykował tę panikę i ten plan chyba przez kilka dni, żeby zrobić tak, żeby Ukraina po prostu się bała wszystkiego, co tam on przygotował. A tak naprawdę okazało się, że Ukraińcy byli też przygotowani, jesteśmy na to przygotowani i z tego co widzę, to nastroje i humory ukraińskich bohaterów są na wysokim poziomie i po prostu, szczerze mówiąc, przez 2 godziny rozmawiałam z rodzicami, jak wróciłam po pracy i to były chyba najlepsze 2 godziny za ostatnie 2 dni, ponieważ jeżeli jestem tutaj, nie wiem co się dzieje na Ukrainie tak naprawdę, nie wiem co czytam, czy muszę w to wierzyć, a po prostu zadzwoniłam, zobaczyłam swojego brata, zobaczyłam ojca i po prostu już widzę, że humory są optymistyczne, że chcą walczyć i że w każdym razie Ukraina jest przygotowana na to, że będą walczyć do końca i że wygramy. No właśnie, 18 tysięcy sztuk broni rozdano w Kijowie, to jest niesamowita, słuchajcie, liczba i w ogóle chętnych do pobrania. Przepraszam, już mam informację, że więcej, już mam informację gdzieś 23-24 tysiące już zbroi jest. To jest operatywna informacja, naprawdę. Kochani, no to jest rewelacyjna informacja, pod tym względem też siła jakby w narodzie ukraińskim do walki jest ogromna. Michał, powiedz, czy ty rozmawiałeś ze swoją rodziną, czy właśnie, czy tak. Macie też ludzi moja w stolicy? Moja rodzina jest w Kijowie. Tak, moja rodzina jest w Kijowie. Tak, ale ja jestem z Donbasu i potem w 2014 roku ja pojechał do Kijowa, skończył szkołę i potem przyjechał do Wrocławia. Ale naprawdę część mojej familii, tak, mojej rodziny, oni teraz na Donbasie, a jeszcze jest rodzina w Kijowie. I naprawdę jest taka sytuacja, oni powiedzieli, że my nie idziemy, my będziemy bronić, my będziemy fight do końca. Do końca zostać w Kijowie. Ukraina nie może być w Rosji. To niemożliwe po prostu. To jest taka sytuacja. Tak, i dzwonię, no sytuacja, wojna jest wojna, naprawdę. Trzeba być przygotowanym i trzeba być psychologicznie przygotowanym. Może być dlatego, że ja byłem na wojnie jak dziecko, jak teenager na Donbasie, ja to pamiętam. Psychologicznie jest łatwiej, ale naprawdę to jest skomplikowane. Ja wiem, że jest to skomplikowane dla wszystkich, kto teraz jest w Polsce, a rodziny jest na Ukrainie, to jest super skomplikowane i ja dam radę, że trzeba pójść do otrzymać jakąś psychologiczną pomoc albo możliwość porozmawiać ze swoimi kolegami i nauczycielami i tak dalej, żeby po prostu porozmawiać i zrobić siebie trochę calm down. Tak, taki. Spokoju. Spokojnie, tak. Michał, jeszcze tak zapytam ciebie, mówisz, że w Kijowie jakby zamieszkuje, czy gdzieś w centrum, czy chodzi mi o położenie, bo wiem, że niektóre dzielnice tam są już atakowane, więc pytanie, czy tam gdzie zamieszkuje? Naprawdę
Kijów jest super skomplikowane miasto. Warszawa, Wrocławia, wszystko schodzi na Lwów, ale Kijów to jest super inne miejsce i to jest skomplikowane miejsce dla wojny, dla Rosji, naprawdę. I moja rodzina znajduje się na okolicach, nie w centrum, ale moi kolegi ze szkoły, moi, może jeszcze jest rodzina, ona w innym miejscu. To jest po prostu, Kijów jest duże, duże miasto i w tym miastu oni jest na wszystkie terytorii teraz, ale naprawdę taka sytuacja skomplikowana teraz jest tylko na strony Białorusi, ze strony tak, Nord. Zobaczymy, co będzie teraz, ale mamy praying for our army. Pray for army. To jest wszystko teraz. Dokładnie. Tak. Julia, czy ty też masz rodzinę w Kijowie jakąś, czy gdzieś gdzie indziej? Nie, moja rodzina jest, mieszka pod Lwowem, to bliżej do Polski, dlatego na razie jest spokojnie i mam nadzieję, że tak jeszcze przedłużę sobie. Oczywiście trzymamy kciuki za całą Ukrainę, ponieważ mam znajomych po prostu ze wschodu, z centralnej Ukrainy i po prostu od razu, jak od wczoraj, po prostu staram się pisać do każdego i pytać, co tam, jak ich rodzice, jak ich rodzina, bo tak naprawdę jesteśmy w tym wszyscy i musimy jakoś wspierać siebie nawzajem. Dokładnie. A co czuliście w momencie, kiedy prezydent Ukrainy właśnie powiedział, że Ukraina jest sama, że Zachód tak naprawdę nie pomaga? To wydaje się, że właśnie Putin na to liczy, żeby Ukraina była sama. Michał, ja byłam. No dobra. Julia, dawaj. Nie skierowałem pytania. Znaczy, ja szczerze mówiąc nie byłam zaskoczona, ponieważ interesuję się polityką już od dłuższego czasu, też studiowałam politologię, dlatego mogę ocenić poziom wsparcia różnych państw w tej sytuacji. Nie byłam zaskoczona, ale troszeczkę byłam, powiem tak, wkurzona, ponieważ tak naprawdę bronimy nie tylko Ukrainę, ale też Europę, bo z Putinem nigdy nie wiesz, czy on tak naprawdę, on nigdy nie powstrzyma się przed tym, żeby po prostu zająć jeszcze jakiś kawałek terenu, jeżeli on będzie tego chciał. I niestety też bardzo byłam, powiem tak łatwo, lekko, że niezadowolona, ponieważ niektóre państwa po prostu bardziej chcą zarobić, nie wiem, na gazie, na jakiejś współpracy z Rosją, niż po prostu, żeby jakoś w jakiś sposób obronić ukraińskie życie zwykłego człowieka. Prawda, najgorsze jest to, że te pieniądze oplatają, słuchajcie, wszystko, oplatają piłkę, oplatają cały sport i teraz oplatają życie ludzkie, bo giną kobiety, dzieci, starcy, mężczyźni na Ukrainie po prostu z powodu też pieniędzy i tego, że Putin, nie ma co ukrywać, też chce położyć rękę na bogactwach naturalnych Ukrainy. Też, to też jest gdzieś w tle tak naprawdę w tym wszystkim. Michał, co ty czułeś, jak prezydent właśnie Zełenski powiedział, że jesteście sami, tak naprawdę. Naprawdę, że po prostu jest wszystko super, jak easy. Wszystkie sankcje powinny były zostać uciągnione jeszcze wczoraj. Wszystkie decyzje trzeba było przyjmować jeszcze wczoraj, a nie dzisiaj. I nie dzisiaj trzeba rozmawiać o tych decyzjach, trzeba robić te decyzje. Trzeba być aktywnym, proaktywnym, a nie po prostu rozmawiać na ten temat. Na przykład, jak to robi teraz Niemcy, naprawdę. Dlatego, że Niemcy nie chciały postać zbroi, nie postać jakieś tanki BTR, BMP i prawda, tak dalej do Ukrainy. I tak, i naprawdę prezydent Zełenski powiedział, że my zobaczymy po wojnie, kto jest nasz kolega, kto jest nasza rodzina, a kto nie jest. I ja myślę, że mam taką sytuację, że Niemcy nie będą naszą rodziną po wojnie. I, ale to jest wybór kraju, to jest wybór Niemcy, okej? Okay? I nie możemy, jest wybór Olafa Scholza i nie możemy na to nijak wpływać. Możemy tylko prosić, możemy być proaktywnymi i nasze Ministerstwo Międzynarodowych Dział
jest super teraz aktywny i robić wszystko, żeby otrzymać, żeby otrzymać sankcje ekonomiczne, które zostawia Rosję pójść z Ukrainy do siebie, do domu. Ja jestem w ogóle ciekawy, teraz może do Julii pytanie, bo Zełenski, no to na początku może jacyś ludzie go lekceważyli, no trudno mi powiedzieć, no to no był producentem filmowym, komikiem, dosyć zaskakująco wygrał, wiecie, wybory na Ukrainie, ale kurczę, taki nieoczywisty wybór, ale wydawało się, że, ale wydaje się, że on chyba zdał egzamin z bycia mężem stanu. Naprawdę, no, ja oczywiście to ceniam z zewnątrz, tylko teraz to zachowuje się naprawdę więcej niż przyzwoicie. Zdecydował się nie opuszczać Kijowa, jest na miejscu. Cały czas jakby robi robotę dyplomatyczną. Nie wiem, jest też na froncie, kieruje tym wszystkim. No wydaje się, że no, trafił się wam prezydent bardzo dobry w sumie. Nie wiem, czy to jest przypadek, czy po prostu, czy tak było też oczekiwane to na Ukrainie. Julia, jak myślisz? I potem Michała o to samo spytam. Szczerze mówiąc, to kiedy Zełenski wygrał wybory, byłam bardzo zaskoczona i nie za bardzo liczyłam na to, że coś się zmieni w Ukrainie w lepszą stronę, ponieważ on nie miał doświadczenia politycznego, a żeby utrzymać Ukrainę i utrzymać tak naprawdę poziom dyplomacji i jakoś zmusić inne państwa do tego, żeby współpracowały z nami i bronili nas, trzeba, moim zdaniem, trzeba było mieć jakieś doświadczenie i nawet przez pierwsze lata jego kadencji nie za bardzo zgadzałam się z każdym jego działaniem, ale muszę się przyznać, że ostatnio uważam, że robi bardzo dobre kroki, że popełnia bardzo dobre decyzje i to, w jaki sposób on teraz rozmawia z liderami innych państw, to, w jaki sposób on teraz broni nasze państwo i to, jaki przykład pokazuje innym, to jest naprawdę ogromny szacunek dla niego, dla jego rodziny i dla wszystkiego. Za wszystko, co on teraz robi, ponieważ tak naprawdę jest osobą, którą wszyscy do której wszyscy się przysłuchują i po prostu kiedy on jest spokojny, kiedy on jest stanowczy w swoich decyzjach, w tym, co on mówi, nawet w ten sposób, że on otwarcie wychodzi do ludzi co jakiś czas i kilka razy dziennie opowiada o tym, jaka jest sytuacja nie tylko w Ukrainie, a też, że jak wygląda sytuacja na poziomie dyplomatycznym, że nawet wydaje mi się, że ani Poroszenko, ani ktoś inny nigdy by w życiu nie powiedzieli otwarcie, że jesteśmy w stanie wojny, mamy po prostu wróga na naszym terenie, który chce odebrać ogromny kawałek naszej ziemi i jesteśmy w tym sami. Nikt inny by tego tak otwarcie nie powiedział. Dlatego ogromny szacunek, że on to mówi. Jesteśmy w sumie przygotowani na to, że jesteśmy w tym sami, ale jednocześnie on stara się to mówić bardzo spokojnie, stanowczo i robi to w taki sposób, że nikt nie panikuje. Każdy wie, że okej, możemy liczyć teraz tylko na siebie, każdy bierze broń i walczy. I walczy. Michał, jakie jest twoje zdanie na temat właśnie prezydenta? Ja myślę, krótka odpowiedź. Zawsze mamy nieszczęście do prezydentów. Zawsze mamy. 30 lat zawsze mamy. I to była nasza ostatnia nadzieja, naprawdę. Cały świat teraz jest w szoku, naprawdę. Obserwujemy historię. Komik i producent z powodzeniem dowodzi krajem i broni naszego kraju. I on będzie w naszej historii, to historia jest napisana teraz i nic z tego nie zmienia. I ja myślę, że jest to najlepszy prezydent za 30 lat naszej krainy, naszego kraju, przepraszam. I bronimy swój kraj i on jest po prostu chętny, on jest po prostu jest dobra ludzina i to wszystko. I no, może być taki prezydent, musi być. Dokładnie. Dla Ukrainy.
Słuchajcie, piękne słowa Michała. Mateusz Czech pyta do Julii, to jest pytanie, ale myślę, że do obydwojga z Was mogę je zadać. Julia może najpierw odpowie. Jak podchodzicie do tego, że Białoruś dołączyła do ataku na Ukrainę? Czy spodziewaliście się, że do tego dojdzie? Zdrajcy ze smutną buźką, dodaje użytkownik Mateusz Czech, nasz stały widz. Ja szczerze mówiąc nie jestem zaskoczona, ponieważ po wszystkich wydarzeniach, które były ostatnio na Białorusi, to nie mogło być zupełnie innego scenariusza. Dlatego dla mnie to nie był jakiś szok i zaskoczenie, że Białoruś wystąpiła po stronie Rosji i teraz po prostu dołączyła do tej wojny. Dlatego nie byłabym aż tak bardzo zaskoczona. Michał? Łukaszenko i Putin to jest jeden gang, to no jest właśnie. Jedna OPG. I my na ten moment rok tomu, kiedy były wybory w Białorusi i była taka spróba rewolucji, nic nie вийшло, і зараз ми зрозуміли, що вони пійдуть з Білорусі, і зараз вже маємо інформацію оперативну з ЗСУ, тобто наша армія. ЗСУ, що ми маємо солдатів з Білорусі, які мають чапки, які мають зброю, в Білорусі мають коди, мають паспорт, і так далі, і так далі, ошведжень, і так далі, і так далі. І то є вже не секрет, що Білорусь так само, якийсь спецназ, чи може бути якісь танки, іде з російськими війнами, але, направді, чекаємо на них вже, і то буде проблем для них, направді. Я ще думаю, що правдоподобно Putin planował wojnę na Ukrainie już dawno, tak naprawdę ona trwała już 8 lat. Dlatego kiedy Łukaszenko dostał wsparcie Putina w trakcie protestów na Białorusi, to teraz Łukaszenko po prostu nie miał żadnej innej opcji, żeby nie dołączyć tak do Putina i nie walczyć na Ukrainie. Dokładnie. Tak też mi się wydaje. Michał, chciałeś coś jeszcze dodać? Mamy jeszcze taką informację od Białorusów tutaj, który pracuje nad kibernetycznymi atakami i pomaga Ukrainie, że rodzina Łukaszenko już jest w Abu Dhabi. Patrzcie, nawet tutaj. Tak, to jest wszystko taka informacja, a ja nie będę mówić, że to jest oficjalna informacja. Naprawdę my nie możemy zrozumieć, czy to jest oficjalna, czy nie jest oficjalna informacja, ale my mamy takie informacje i w Ukrainie była ta informacja tydzień temu sprawdzana. Jeszcze gdzieś tak. Rozumiem. Patrzcie, czyli już do tego stopnia się zabezpieczyli tak naprawdę. No jest to przerażające, bo to po prostu, tak jak mówicie, to jest plan, który jest konsekwentnie realizowany. Putin nie jest żadnym szaleńcem, tylko Putin jest chłodnym cynikiem, kagiebistą, który wie, co robi, krótko mówiąc, i rozgrywa po prostu jak idealną partię szachów. No nie ma co ukrywać. Także ktoś, kto nazywa go szaleńcem, to nie wie, to tak naprawdę jest naiwny w wielu momentach. Julia, powiedz jeszcze, i Michał, też do ciebie to pytanie, czy odczuwacie wsparcie od Polski, od Polaków? No wiadomo, Polska nie może tam wysłać wojsk z różnych przyczyn, natomiast wydaje mi się, że no, patrząc na nasze władze, na to, co robi nasz naród, no to mam nadzieję, że nie macie takiego poczucia, że Polska Ukrainę zostawia. Julia, Z mojej strony to ja czuję ogromne wsparcie, ponieważ codziennie do mnie ktoś pisze i pyta, czy może pomóc, w jaki sposób można to zrobić, czy potrzebuje czegokolwiek. No i też, jeżeli chodzi o taki poziom ogólnopolski i z poziomu tak prezydenta i premiera, to mogę powiedzieć, że ostatnio słuchałam wypowiedzi Dudy i Morawieckiego i jestem wdzięczna za to, że oni publicznie wypowiadają się na to, że stoją obok nas i nie chcą niby i nie chcą robić jak niektóre inne państwa, że po prostu milczą i nie chcą podejmować żadnych decyzji.
To chociaż Michał, jakbyś mógł No, powiedzieć. naprawdę tutaj jest krótko. Już mamy od Polski postawki, już mamy zbroję. Dzisiaj był pierwszy pociąg od Polski, od Morawieckiego. Pan Morawiecki w Twitterze zatwierdził to i po prostu trzeba mówić dziękuję bardzo za to i pracujemy. Naprawdę teraz ukraińska armia zatwierdza, że jak reprezentuje wszystkim, że my możemy być i sami. My możemy i mieć wojnę jeden na jeden z Rosją, ale my potrzebujemy pomocy z techniki, tak? Tanki, zbroja, medykamenty, Red Cross, humanitarna pomoc i tak dalej. Ale nasze wojny 200 000, 250 000 jest gotowy, rezerw jest gotowy, my jesteśmy gotowi. Słuchajcie, na koniec naszej rozmowy to głupio by to zabrzmi, no ale ja życzę przede wszystkim, żeby po pierwsze Kijów utrzymał się jak najdłużej, żeby po prostu, żeby Rosjanie się jak najmocniej wykrwawili, żeby, bo tylko moim zdaniem to przekona Putina, to tylko siła do niego przemawia tak naprawdę, siła i kasa, dwie rzeczy. I jeżeli Kijów nie upadnie szybko, a mam nadzieję, że tak nie będzie, jeżeli Kijów zamieni się w twierdzę, która będzie się bronić długo, no to już to będzie pewne zwycięstwo nad nim. Julia, oddam tobie głos jeszcze na koniec w tej sprawie i potem do Michała wrócę. Ja zgadzam się, ja jestem przekonana, że Ukraińcy, że obronimy stolicę, ponieważ nie mam żadnej wątpliwości w tym, że nasi ludzie są przygotowani do tego, będziemy walczyć do ostatniej chwili i takie są humory, jak mówię, bardzo optymistyczne, śledzę wszystkie kanały Telegram z wiarygodnymi informacjami, ludzie piszą, wspierają sobie nawzajem, dlatego ja jestem przekonana, że obronimy. Michał. Tak, naprawdę powiedzieć, że nie trzeba wierzyć w podrobki, nie fejkam, tak? Armia jest gotowa, nasi ludzie będą strzelać z okien, ok? I koktajli Mołotowa będzie iść do tanków rosyjskich, desant nie spróbuje przyjść do Kijowa, oni nie wie tej terytorii, Kijów jest naszej. Ci chłopaki, rosyjskie chłopaki, po prostu oni jest na wojnie pierwszy raz, a może być drugi, ok? I oni nie rozumieją, gdzie oni jest, oni nie rozumieją, dlaczego oni tam, za Putina czy za Ukrainę, nie wiem, może być za Putina, albo za pieniądze. Nie możemy to zrozumieć teraz, ale wyjaśniamy to potem. I naprawdę armia jest gotowa i ja myślę, że my będziemy trzymać obrony i Kijów będzie nasz i Ukraina będzie wszystko nasza z Donbasem za może być 3-4-5 dni, gdzieś tak. Mamy takie nadzieje teraz, mamy takie nadzieje po prostu. I oby tak było. I tego wam życzę. Julia Pysko, Michał Mrykin, dziękuję bardzo za wizytę w moim programie. Jeszcze nie raz będziemy się widzieć i słyszeć, no bo vlog ciągnął po oczach, wspiera Ukrainę. Bardzo dziękuję wam. Dziękuję. Sława Ukrainie. Dokładnie. Do widzenia, do zobaczenia. Dobranoc. Do widzenia. Trzymajcie. Hej, bardzo dziękuję za udział w moim programie. Jak widzicie, to wsparcie także płynie ode mnie. Te treści będą się u nas na vlogu ciągnął po oczach pojawiać. No, to jest też wyraz mojego wsparcia. Na tyle, na ile mogę, informuję rzetelnie, co się dzieje. To jest wyraz takiego mojego obywatelskiego wsparcia. Subskrybujcie, proszę, lajkujcie kanał Cioną po oczach. Wiem, że dzisiaj po prostu może tych widzów nie było zbyt wielu, ale to nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że po prostu trzeba wspierać, trzeba pokazywać tak fantastycznych ludzi jak Michał czy Julia. Piękne słowa Michała. Myślę, że to są takie postaci, które gdzieś powinny się przebijać, które działają
pomagają, które pomagają też innym, które są częścią także naszego społeczeństwa. Gdzieś piękna kiedyś była idea Rzeczpospolita Obojga Narodów, Trojga nawet, mówił Chmielnicki, więc generalnie ja jestem za tym, żeby łączyć, a nie dzielić. I tak i to robimy na vlogu Cioną po oczach. A co za żałosny dziennikarz. Nie, to jest to, słuchajcie, wywalamy go, wywalamy tego gościa. Myślę, że to jest jeden z kolejnych troli blog. Nie będziemy takich ludzi na vlogu Cioną po oczach, że tak powiem, po prostu tolerować. Także tak to wygląda. Są pewne rzeczy ważniejsze niż jakieś tam pałowanie się właśnie z trollami na naszym czacie. No mówię, Wiesia długo, mówię to do stałych widzów, którzy są, długo tolerowałem, ale teraz już dosyć. Po prostu będziemy banować takich ludzi. Próbowałem dzisiaj zaprosić też senatora Zdrojewskiego do naszego programu, ale odpisał mi właśnie, że jest w podróżach cały czas teraz w Paryżu. Oczywiście rozmowy trwają na szczycie i chodzi oczywiście o konflikt ukraiński. Jutro Bukaro Banzai, bardzo znany twitterowicz, który relacjonuje wojnę na Ukrainie, będzie także z nami. Jacek Gasiński, korespondent Polsatu, który był w Kijowie nie tak dawno. Wyjazd z trolem, dzięki, biedny miś pisze. Nie, mam dosyć tego, słuchajcie, ja mam tego dosyć tego chamstwa, dosyć po prostu tego właśnie trollowania. Nie będzie tego, jeżeli ktoś nie szanuje zasad naszej społeczności. Po prostu pisze tylko to. Tutaj właśnie Antek Macierewicz fajnie napisał, że po prostu tylko trollował wyłącznie, żeby zwrócić na siebie uwagę. Takie też mam wrażenie. No to sorry. No to w tym momencie takiego gościa nie chcę na naszej społeczności vlogu Cioną po oczach i tyle. Nie będzie takich ludzi wśród nas. Rozmawiałem z trenerem Michniewiczem dzisiaj, bo mówił, że w poniedziałek zadzwonił i spróbujemy ustalić termin właśnie, kiedy się pojawi u nas na vlogu Cioną po oczach z trenerem Michniewiczem. Oczywiście pogadamy też o sporcie, dużo o reprezentacji i tak dalej, także już się nie mogę doczekać. No trochę się nam to wszystko przerzuca z trenerem Michniewiczem, no bo on też ma kupę roboty, jest zaskoczony tym wszystkim, po prostu no słychać było, jak rozmawiałem z nim wczoraj, że po prostu jest zdruzgotany też tym, co się dzieje. Tak samo nasi reprezentanci, no wiecie, bo tak się wiecie, łatwo mówi, a niech się skupią teraz na piłce. No ciężko się im skupić na piłce i to po prostu, i to też taka jest prawda. Romek dzisiaj powiedział, Romek Kołtoń był, ja uważam, że to, co zrobił, to było nawet wzruszające, tak bym to powiedział. Powiedział, że był w błędzie, że no to było bardzo mocne i bardzo takie piękne ze strony Romka, naprawdę, muszę to powiedzieć. Teraz wszyscy jesteśmy Ukraińcami, pisze biedny miś dokładnie. Wszyscy jesteśmy Ukraińcami. Chodzi też o taką solidarność, o pokazywanie po prostu pewnych rzeczy i takich postaw właśnie jak Julii czy Michała. Słuchajcie, nie ukrywam też, że już po wczorajszym i dzisiejszym dniu jestem już naprawdę mocno wypompowany. Dzwonimy do Jaromira Kruka, naszego stałego eksperta vloga Cioną po oczach, żeby już zamknąć program, dać wam trochę odpocząć w piątek. No ale w sobotę oczywiście ruszamy. Bukaro Banzai prawdopodobnie będzie gościem. No i oczywiście Jacek Gasiński, reporter Polsatu News. Także będzie się dużo działo na vlogu Cioną po oczach. Mam nadzieję, że Jarek odbierze. Jaromir Kruk, dziennikarz tygodnika Piłka Nożna. Cześć, witam cię serdecznie, Jarku. Trochę wcześniej zadzwoniłem, no bo już naprawdę też padam dzisiaj, taka też jest prawda, jestem już trochę wykończony. Właśnie, tematem naszego programu jest przede wszystkim kwestia, czy Władimira Putina można porównać do Józefa Stalina. Rozmawialiśmy z profesorem Robertem Pieńkowskim, historykiem, on powiedział, że jak najbardziej, że jest to porównanie uprawnione. Czy twoim zdaniem, bo wiem, że też jesteś z zamiłowania historykiem, czy to jest porównanie uprawnione twoim zdaniem? Jak najbardziej. Wydaje mi się, że jak najbardziej jest bardzo dużo analogii podobnej tej sytuacji. Tak samo choćby atak rosyjski na Finlandię, atak radziecki na Finlandię w 1939 roku, ta wojna fińska, pierwsza wojna fińska, też tak samo próbowali rozbić Finlandię. Wcześniej przeprowadzali podobne operacje, tak jak tutaj
jak tutaj teraz na Ukrainie, czyli rozbić się na dwie części, doprowadzić do wybuchu wojny domowej, bo tam też była silna frakcja komunistyczna, ale nie udało mi się tego dokonać. No i wiadomo, jak się skończyło. No jak się skończyło dla nich, Finlandii się udało co prawda obronić suwerenność, ale straciła trochę terytorium w wyniku tego, że walczyła po stronie Niemców w II wojnie światowej. Dokładnie. Przez jakiś czas, a potem przeszło oczywiście na drugą stronę. Na pewno jest dużo podobieństw. Tak mamy Czeczenia, Gruzja, Krym, Ukraina. I tu mamy sytuacje bardzo podobne. To tak samo wzmocnione prowokacje, działania wywiadowcze. I tak dalej. Także podobieństw jest dużo. Obaj panowie mają jakąś wielką obsesję na temat swojej wielkości. Chcieli przejść do historii kosztem nawet zabijania niewinnych ludzi. Na pewno Stalin zabił więcej ludzi, ale teraz technika obecna też przeszkadza Putinowi, bo teraz wszystko można, tak naprawdę dużo rzeczy można nagrać, ujawnić i to wszystko jest bardziej widoczne. Wcześniej nie było to bardziej widoczne, dłużej można było to ukrywać. No na pewno Putinowi w pewnym stopniu przeszkadza, ale dla mnie to jest szaleniec. Ogólnie to jest szaleniec, psychopata. Co można więcej powiedzieć? To też jest swoje zrobiła też szkolenie w KGB. On był wysokim funkcjonariuszem KGB. I to też wychodzi potem, no to się na psychice odbija. No i mamy efekty, teraz mamy efekty tego. No i jedni i drudzy, jeden i drugi też się liczyli z ustępstwami tych krajów zachodnich, czy innych, jak było choćby za Stalina, to Amerykanie byli zachwyceni tym, co się dzieje w Rosji Radzieckiej, bo oni wszystko potrafili przedstawić inaczej, ale siłą zawsze Rosji, czy to była Rosja Radziecka, czy Putinowska, była propaganda. Oni zawsze z tym sobie radzili świetnie, chociaż teraz napotkali na problemy, bo mają godnego przeciwnika choćby w Amerykanach, w wywiadzie amerykańskim, w wywiadach innych krajów, w wywiadach NATO. I też jest odpór na propagandzie. Z tego co słyszałem, to też hakerzy się zjednoczyli przeciwko Rosji. Anonymous też atakuje rosyjskie systemy i na pewno im przeszkadza. Rosja jest w tej wojnie w mniejszości, bo kilka państw ją wspiera. Chińczycy jeszcze zachowują neutralność. Myślę, że to nie jest czas dla nich na wojnę i też wiele interesów gospodarczych tutaj prowadzą na Ukrainie, też w tych krajach ościennych typu też mają na pewno wielkie plany związane z Polską, jedwabny szlak i tak dalej, i tak dalej. I Rosjanie wybrali zły moment, bo Putin potrzebował tej wojny i też być może chciał odwrócić uwagę od tego, że nie ma wcale takiego mocnego poparcia w Rosji. Nie wszędzie ma mocne poparcie. Wiadomo, że ta elita armii, Gwardia Narodowa i ci żołnierze, tacy najbardziej mu oddani, są za nim, ale też się pokazały głosy jego antagonistów, Garry Kasparow, choćby Nawalny, sportowcy, tenisista, piłkarze i tak dalej. Można by tego wymieniać, ale analogii jest dużo. Obydwaj chcieliby mieć wielki Związek Radziecki, podbijać inne kraje, mordować. Dla nich to życie ludzkie, to co łączy ich życie ludzkie, nie ma dla nich żadnego znaczenia. Nawet obywatele własnego kraju mogą ginąć sobie na pęczki, bo najważniejszy jest cel, jaki mają. A celem jest wygrywanie wojen, podbijanie innych nacji, innych krajów. I potem oczywiście okłamywanie wszystkich, że to najlepsze to są, najbardziej mi się śmieszą mnie te pokojowe wejścia. No właśnie. W 1939 roku, 17 września 1939, wejście pokojowe, uderzenie, cios w plecy w Polsce, która krwawiła się w wojnie z Niemcami i wcale jeszcze, nawet mimo 17 września, jeszcze ta wojna nie była przegrana doszczętnie. Można było zachować na pewno więcej siły ludzkiej, ale straciliśmy, bo Stalin nas uderzył. Myślę, że Rosja by sobie sama nie z Polską nie poradziła w 1939 roku. Czekała, aż Polska będzie przegrywać. Jeszcze było zaniepokojenie, bo tam polska kontrofensywa nad Bzurą przez 2-3 dni to się ładnie kierowało. No oczywiście to już inna sprawa, błędy polskich generałów, błędy w dowodzeniu, ale no widzimy, jakie to są nikczemne metody. Potem mamy dalej to, co się działo po wojnie, jak instalowali swój aparat. Czechosłowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, próby były jeszcze w Grecji, wznieśli wojnę domową. Przecież no to oni mają na sumieniu tak dużo rzeczy, że dziwię się, że w ogóle ktoś z nimi dyskutuje, ale to czego się nie robi dla pieniędzy. Niektóre kraje robią to dla pieniędzy, krzywdzą własnych obywateli, bo w tej chwili Putin jest być może największym niebezpieczeństwem dla świata, bo Chiny chcą zdominować świat gospodarczo bardziej w tym momencie, a Putin chciałby jeszcze militarnie w stylu starych konwencjonalnych wojen, więc ja całym sercem jestem za Ukrainą i życzę jej tutaj, żeby wytrzymała jak najdłużej i liczę, że to się wszystko odwróci, bo na pewno Ukraińcy się nie poddadzą się łatwo. No też jest, ja jestem trochę
Wiadomo, że rozmawialiśmy wielokrotnie też o historii, o UPA, o Banderze. Też mi się wiele rzeczy nie podobało, ale na pewno jednoczy nas, no nie będę używał tutaj słowa wróg, ale na pewno my jesteśmy wrogiem. My jesteśmy wrogiem dla Rosji, bo jesteśmy dla nich też jakimś powodem, mimo że jesteśmy w tym momencie państwem dużo, dużo mniejszym, to jesteśmy jakimś powodem do kompleksu, bo Polska trochę z Rosją wojnę wygrała w historii. Inna sprawa, jak je wykorzystaliśmy potem. No właśnie. I ta ostatnia wojna to jest klęska, ale to jak je wykorzystaliśmy. Ugoda Peryjesławska wtedy doprowadziła nas do tego, Polska zaczęła tracić znaczenie, co jeszcze potem miała podrygi w wojnie z Turcją, co pospieszyła na pomoc Europie, o czym szanowna Europa nie pamięta, bo uratowaliśmy Europę, a ta Europa nas potem sprzedała w wyborach, znaczy w zaborach, przepraszam, nas sprzedała ta Europa. I tak mamy trochę takich sytuacji z historii. Ja, Łukasz, tak się czasami sobie myślę, mnie równie bardzo interesuje historia jak piłka nożna. Ja sobie analizuję różne sytuacje, interesuję się też broniami, różnymi strategią, cały czas analizuję wojnę na Ukrainie i też jest dużo podobieństw odnośnie, że wychodzą troszkę na inny temat, odnośnie tej wojny w Czeczenii, gdzie Rosjanie w tej pierwszej wojnie w Czeczenii przegrali strasznie w Groznym, ponieśli tam straszną klęskę i to dopiero prawda. Po pomocy najemników Kadyrowa, czyli sprzedawczyków, którzy teraz już chcą walczyć przeciwko Ukrainie, wygrali i zainstalowali tam swoje władze, ale oni to robili wszędzie. No, my byliśmy przez kilkadziesiąt lat okłamywani na historii, ale przecież jak Rosjanie zrobili, ZSRR zrobił w latach 20. z Gruzją, z Armenią, z Azerbejdżanem, no, po kolei. Potem co zrobił? Wykorzystał Litwę do walk przeciwko Polsce, do wejścia nawet do Polski. W 1939 roku wchodzili Litwini do Wilna i też byli nasyceni przeciwko Polsce, nastawieni przeciwko Polsce, a potem tą Litwę zajął. Litwę, Łotwę, Estonię. Estończycy też przecież było z polskimi okrętami, z polskim okrętem podwodnym też, że w Talinie była ta sprawa, że był problem, co rozbroili polski okręt podwodny, to był chyba ORP Orzeł. I potem co się działo? Estończycy byli przeciwko nam walczyli, znaczy działali na korzyść Rosji, a Rosja ich zajęła i oni muszą wiedzieć, oczywiście, ja uważam, że sytuacja, mówi się o tych porównaniach z 1938-1939 roku, to myślę, że nie, dlatego, że u nas stacjonują wojska NATO, mimo wszystko, wyobraź sobie, co by było, gdyby w 1939 roku na terenie Polski stacjonowały wojska na przykład francuskie i angielskie i zostałyby gdzieś tam zaatakowane, bo siłą rzeczy tak by mogło dojść, to myślę, że historia by miała inny bieg. Ale jakie widzę analogie? Analogie widzę takie, jeżeli chodzi o 1939, a teraz, że wtedy też było, wtedy nie pomogli nam Francuzi, nie pomogli nam Anglicy, nie pomogli nam, może nam nie mogli pomóc, może nie chcieli nam pomóc, bardziej bym myślał, że Francuzi nam bardziej nie chcieli pomóc przez ten opór polityków, to głupota, bo nie wszyscy, część wojskowych była za tym, żeby jednak interweniować. I jak to się potem na nich odbiło? I myślę, że Europa sobie zdaje z tego sprawę i Europa jest mimo wszystko, że choć jest skłócona, część jest skłócona, nie ma jednolitego frontu, to i tak jest bardziej zjednoczona niż w 1939 roku. Myślę, że się ze mną zgodzisz, bo widzą większe zagrożenie. I widzę tutaj, tak sobie liczyłem te kraje, które stanęłyby do walki z Rosją, to myślę, że pierwsze jest, po Stanach jest pierwsza Anglia, Skandynawia cała, z Finlandią, której Rosjanie też nienawidzą równie bardzo jak Rosja, władza Rosji, żeby było jasne, nienawidzą jak Polski, myślę, że nawet jeszcze bardziej. Myślę, że na pewno Dania, na pewno Republiki Nadbałtyckie, gdzie też stacjonują wojska NATO i to też jest dla nich obrona, a oni by nie chcieli niepodległych tych republik, Litwy, Łotwy, Estonii. Putin i jego banda. No i jest trochę tych krajów by się zebrało, które na pewno by stanęły przeciwko Rosji putinowskiej, ale myślę, że ten scenariusz i tak nie pójdzie w tym kierunku, bo ja wierzę w dwa warianty. Albo Ukraińcom się uda utrzymać jak najdłużej Kijów i utrzymać im się uda kraj i będą walczyć i zadawać Rosjanom ogromne straty. Może będą cały czas, na pewno są cały czas zaopatrywani dostawami broni, które im pomogą w tej walce. A druga rzecz, że w Rosji dojdzie taki niepokój społeczny, że Putin straci swoją posadę w końcu, że zostanie strącony, bym powiedział. Tak może do takiej sytuacji dojść, bo coś podobnego jak rewolucja, mimo że to jest XXI wiek, jak rewolucja październikowa, że tylko żeby to z dobrym finałem oczywiście dla Rosji. Ja myślę, że dużo ludzi w Rosji jest trzeźwo myślących, dużo ludzi z Rosji, byłeś w Rosji, zresztą poznałeś tam wielu ludzi wspaniałych, naprawdę wspaniałych ludzi. Myślę, że też jest dużo mądrych generałów, mimo wszystko, którzy patrzą inaczej na ten temat, bo no, wariaci nie mogą decydować o losach świata i mamy XXI wiek, to inaczej się powinno rozwijać, inaczej się powinno dyskutować i na pewno jeżeli Rosja wygra z Ukrainą, jeżeli zajmie Ukrainę i osiągnie swoje cele, to będzie zagrożeniem dla nas i dalej nawet dla Niemców i dalej tak i tak dalej, dla tych wszystkich krajów ościennych. A nie można po prostu,
No i tych podobieństw między Putinem a Stalinem na pewno znajdziemy sporo, a łączy ich mania wielkości i obsesja Wielkiej Rosji zapisania się w historii. No Stalin się zapisał w historii jako wielki zbrodniarz, oczywiście, który zbudował też fundamenty Związku Radzieckiego, potęgę Związku Radzieckiego, ale zamordował własnych obywateli. I ja też pamiętam, że na pewno, jeżeli chodzi o Ukrainę, to na pewno Ukraińcy pamiętają o tym, ilu Ukraińców zginęło podczas Wielkiego Głodu w 30-tych latach. To było straszne. No miliony właśnie. Ludzi ginęło, oni mordowali całe wioski. Nawet się o to, często trzeba poszukać sobie, polecam poszukać, poczytać, na pewno niewiele się o tym pisze, trzeba się wgłębić trochę, ale strasznie dużo Ukraińców zamordowali. Na pewno Ukraińcy nie są dobrze nastawieni do Rosjan. Mamy takie nasze też rysy z historii tutaj polsko-ukraińskiej, ale też pamiętajmy o jednej rzeczy. Rzeź Wołyńska, oczywiście Ukraińcy nas, teraz to nie jest moment na to, Ukraińcy powinni nas przeprosić, na pewno myślę, że niektórzy mają świadomość, ale pamiętajmy też zawsze, kto podżega Ukraińców i Polaków przeciwko sobie. No właśnie, Rosja. Zawsze najbardziej, oczywiście Niemcy też robili tam, szkolili Abwehra, ale zawsze najbardziej Rosja. Ci sami Ukraińcy, którzy witali armię radziecką w 1939 roku, mordowali polskich żołnierzy, polskich cywilów, tak samo mordowali Rosjan, którzy jak wchodzili Niemcy i potem mordowali Niemców, bo to jest wszystko kwestia podżegania propagandy, a rosyjska propaganda była zawsze mocna, ale oni zawsze, Stalin czy teraz Putin, oni zawsze mają operacje pokojowe. Czy no operacje właśnie. Pokojowe trzeba przeprowadzać taką armią, która strzela do przedszkoli, do sierocińców? Która morduje cywili. Jarek, ty masz malutkie dzieci, ja też, wiemy, jak nas to boli. Ja po prostu nie mogłem, Jarek, z tych obrazków, jak ten ojciec płacze, pewnie widziałeś to gdzieś w telewizji albo w internecie. Ja widziałem wszystko. A tylko ci powiem o tym obrazku, jak ten ojciec po prostu żegna tę dziewczynkę i to po prostu, ona odjeżdża tym autobusem, ja to widziałem po prostu i widziałem w tym miejscu swoją córeczkę po prostu i dla mnie to był po prostu, nie wiem jak to... Ja nawet nie chciałem tego widzieć, bo to łamie się serce od razu. Człowiekowi się robi bardzo przykro, bo czy to są dzieci ukraińskie, czy rosyjskie, czy polskie, czy niemieckie, no nie walczy się przeciwko dzieciom. Jak można być takim zbrodniarzem, żeby strzelać do przedszkoli, do sierocińców, żeby bombardować domy mieszkalne w XXI wieku? Jak można czołgami atakować, czy transporterami opancerzonymi, wjeżdżać w samochody cywilów, nie szanować w ogóle życia ludzkiego? Ale ja przypuszczam, że za przeproszeniem część tych rosyjskich żołnierzy jest naćpanych przed walką, bo nie wszyscy mają też motywację do walki. Nie wszyscy tam mają, bo tam są naprawdę ludzie walczą o różnym poziomie motywacji, bo nie każdy oddział rosyjskiej armii jest elitarny. Ja myślę, że akurat Ukraińcy są do tej wojny bardzo dobrze przygotowani, są na pewno zmotywowani i myślę, że sił im będzie przybywać, dlatego że coraz więcej ochotników garnie się do walki. Im dłużej to będzie trwało, tym bardziej będą się rozciągać linie zaopatrzeniowe Rosjan. Na pewno będą mieć problemy na tyłach z atakami ukraińskimi. I naprawdę, ja wierzę, że ten Kijów się obroni, bo myślę, że Ukraińcy są zdeterminowani, bo liczą cały czas na pomoc, liczą na większą pomoc. No, jest już coś tam oczywiście, jeżeli chodzi o dostawę broni, pewnie coś się pojawia. Także ja wierzę, że oni sobie poradzą i niepokoje społeczne w Rosji spowodują, że Putin odejdzie po prostu, odejdzie, zostanie zmuszony do tego. Nie będę dalej ciągnął wątku, jakie mamy życzenie, bo pewnie wiele osób ma takie same życzenie jak odnośnie kiedyś Hitlera czy Stalina, na pewno tak jest, ale teraz przejdźmy do piłki. Ja na przykład jestem w szoku, jak zbrodnicze po prostu decyzje podejmuje UEFA i FIFA. Tak, Jareczku, za chwilkę o ten wątek, absolutnie go pociągniemy, tylko króciutko jeszcze, ponieważ jesteśmy mimo wszystko kanałem także, który zajmuje się piłką, sportem, to Legia wygrała 2-1 z Wisłą Kraków, czerwona kartka dla jednego z Wiślaków, więc dla konkretnie Michał Frydrych dostał czerwoną kartkę, pech kart Wieteska w ostatnich minutach, no więc Legia, powiedzmy, że gdzieś się wyczuła... Wisła grzęźnie w tym kryzysie, Legia troszeczkę gdzieś głowę wychyla. Może... Legia gra fatalnie. Aha, ja nie widziałem meczu. Tak. Legia grała lepiej w tym meczu na pewno niż Wisła. Tak. Wisła chyba jest, tutaj rozmawiałem z legendarnym kierownikiem Korony Kielce, Pawłem Wolickim, też, który był pierwszym kierownikiem, a Korona wchodzi do Ekstraklasy, mówił, że Wisła gra, on ogląda mnóstwo meczów Ekstraklasy, Wisła gra najgorszą piłkę w całej Ekstraklasie.
wypada się z nim zgodzić, bo na piłce się trochę zna i Jerzy Brzęczek ma na pewno dużo roboty przed sobą i na pewno musi dojść do tego, postawić jakąś diagnozę, dlaczego tak słabo gra, bo przecież tak mówią, że te transfery takie udane, tam ma naprawdę dobrych piłkarzy, którzy mają doświadczenie z Niemieszczą, choćby wspomniany tutaj przy siebie Frydrych. No dokładnie. To jest szokujące, że takie spotkanie jest hitem, ale dolnej strefy oczywiście kibice obydwu drużyn nie szczędzili uprzejmości dla Rosjan, dla Rosji. To jest naturalne jak najbardziej. No ale no, ciężko sobie wyobrazić, że Wisła Kraków na przykład spadnie z ekstraklasy, gdzie Błaszczykowski się pojawił, no właśnie, gdzie jest Brzęczek. I ta historia, przepraszam, i ta historia wielka. No tam będzie szalona walka o utrzymanie w ekstraklasie, bo ja też myślę, że nikt się nie poda łącznie z Termaliką. Dokładnie. Będą tam wszyscy walczyć do końca. No zobaczymy. No i tyle, jeżeli chodzi o naszą ekstraklasę, bo myślę, że w dobie tego, co się dzieje, no to właśnie te dwa zdania wystarczą ogólnie. Tak najbardziej. Jarek, dotknąłeś bardzo, w ogóle przepraszam, bo miałem swojego pieska wysłać twojej córeczce, po prostu tyle się przygotowywałem do programu, że po prostu nie zdążyłem, ale oczywiście wyślę Megi. Okej, nie ma sprawy. Wyślę ci jutro. Zdjęcia oczywiście chodzi. Zdjęcia, tak, bo córeczka Jarka uwielbia pieski, także a ja też mam uroczą jamniczkę. Słuchaj, ale wracając do FIFA i UEFA. Ja myślę, że po raz kolejny, bo to nie pierwszy raz, te organizacje możemy uznać nie tylko za mafijne, ale wręcz za zbrodnicze, bo to, co oni wyprawiają, po prostu, wiesz... Dla pieniędzy by uznali, że nie mam dobóstwa na Ukrainie. To jest... Dla pieniędzy. To są ludzie, którzy są pozbawieni w ogóle jakiejkolwiek empatii. Dokładnie. Znaczy, nie wszyscy pewnie tam, ale ci decydują decyzyjnie. Infantino mnie zawiódł kompletnie. Człowiek mnie zawodzi ogólnie swoimi... chciałbym, żeby stracił posadę ten Infantino. Tak. Kiedyś go miałem za poważnego gościa. Ja też. A tak to tylko chłop skacze na kasę. To jak najwięcej wyrwać, wymyśla jakieś chore pomysły. Mistrzostwa świata co 2 lata. Mi się nie podoba też pomysł mistrzostwa świata na 48 zespołów. Może dochodzimy do ostatnio ten koronawirus. Koronawirus, teraz ta wojna na Ukrainie. I ta akcja cała heca z Superligą tutaj. To jakoś nie... Dziwiłbym się, jakby to był przypadek to wszystko, że tak się wszystko splata. Ja bym był zdziwiony, ale ktoś może powinien pójść po otrzeźwienie i zobaczyć, czego naprawdę piłka potrzebuje. Nie tylko pieniędzy, bo to jest chore wszystkim, tylko musi ten sens być najważniejszy piłki nożnej. Ja wiem, że rozmawialiśmy jeszcze parę dni temu, ja mówiłem, że mecz się odbędzie w Rosji, oczywiście, że byłem za tym jak najbardziej, ale w tym momencie to ja nie widzę sensu w ogóle rozgrywania meczu z Rosją. No, jeżeli Spartaka Moskwa się dzisiaj losuje w Lidze Europy, no to jest dla mnie żenujące. No tak. Spartak Moskwa powinien być zdyskwalifikowany, bo reprezentuje państwo zbrodnicze, które dopuszcza się agresji na innym państwie i ma wariata w walce. No to... Cara. No i dwa. Mistrzostwa świata. Rosja, wyobraź sobie inaczej, Rosja ma wejść do Mistrzostw Świata, Ukraina wejdzie do Mistrzostw Świata i zagrają na przykład, bo dobrze, nie będą się losowani w grupie, ale zagrają na przykład, załóżmy, dojdą do 1/8 albo do ćwierćfinału, zagrają między sobą. Wyobrażasz sobie taki mecz? Nie. No ja sobie też nie wyobrażam. Kiedyś był taki słynny mecz na Mistrzostwach Świata w 1998 roku, Stany-Iran. Ale to był mniejszy ładunek gatunkowy i piłkarze się zachowali wspaniale, stanęli do zdjęcia razem ze sobą. Naprawdę się świetnie zachowali piłkarze. No bo głoducha winni piłkarze rosyjscy, no też trudno też ich obwiniać, no bo tam są piłkarze, którzy na pewno są przeciwnikami Putina, mimo że zarabiają duże pieniądze w Rosji. Fiodor Smołow skrytykował w ogóle władcę Rosji, znaczy skrytykował w ogóle wojnę w Rosji. Są piłkarze naprawdę fantastyczni, którzy pomagali na przykład psom ze schroniska, którzy brali udział w różnych akcjach charytatywnych i oni będą cierpieć za takich idiotów jak Putin. Dokładnie. Za wariatów, psychopatów i tak dalej. No. A Infantino będzie monitorował sytuację. No przecież to jest, jak ja zobaczyłem tą wypowiedź, on będzie monitor, to niech jedzie może do Kijowa. Niech sobie zobaczy, niech sobie zmonitoruje, jak dostanie bombą jakąś. To prawda, Jarku, ja jestem przerażony. Facet się skompromitował. No. Polska nie może zagrać, ja uważam, że w tych warunkach, w tej sytuacji Polska nie może rozegrać meczu z Rosją. Jeżeli Rosja jest w stanie wojny z Ukrainą, jest agresorem, Rosja powinna być wykluczona ze wszystkich rozgrywek sportowych. No, zobacz, z Eurowizji wykluczyli Rosjan.
Z Eurowizji po prostu, nie ma już, chyba Formuły 1 w Rosji nie będzie. Ukraińcy się domagają, żeby Rosji zabrać organizację Mistrzostw Świata w siatkówce chyba, które są w przyszłym, która ma być chyba w przyszłym roku. Mistrzostwa Świata, w najbliższym czasie jakoś. Mistrzostwa Świata w siatkówce. Zobacz, za europejskie puchary. Barcelona pojechała na mecze Euroligi koszykarskiej do Rosji. I tak dalej, i tak dalej. Tych przypadków mamy mnóstwo tych przypadków i trzeba wreszcie, żeby jakieś, nie tylko, nie można się sprzedawać. Nie można się sprzedać jak Judasze. No Infantino jest dla mnie Judaszem. Dokładnie, dokładnie. Zawiodłem się bardzo na tym człowieku, bo ja wiem, że też FIFA jest wielu wartościowych ludzi. Mimo tych różnych afer też FIFA robi dużo dobrego. Ludzie z FIFA robią dużo dobrego dla futbolu w Afryce. Bronią też jego interesów, ale niestety są na garnuszku też takich firm jak Gazprom czy Rosji. Ale pamiętaj, że każdy kij ma dwa końce. Na tym drugim końcu są Amerykanie i Anglicy, którzy też mają mocne układy w FIFA. Amerykanie organizują następne Mistrzostwa Świata, są Anglicy, mają Premier League. I też kasę mają. I też Jarek mają kasę. I też mają kasę. I no też właśnie. Może być tak, że Anglicy i Amerykanie przycisną Infantino bardzo. I tak będzie. Tak będzie na pewno. Tak, tak będzie na pewno. Mistrzostwa Świata bez Rosji się mogą odbyć. Spokojnie. 2014 Rosja anektuje Krym. Anektuje Krym. Wiadomo, jak to robi zbrodniczo. Wcześniej jest ta Gruzja, jeszcze wcześniej Czeczenia. I w 2018 Rosjanie organizują Mistrzostwa Świata, a w 2021 są organizatorem Mistrzostw Europy. Jest bardzo mocny głos Jacka Włodarczyka. Przepraszam cię, Jarku, naszego stałego widza. Pozdrawiam cię, Jacku. Przepraszam za ostrość i chamstwo, ale UEFA i FIFA, gdyby mogła, patronowałabym meczom w Oświęcimiu i w Łagrach. Zgnilizna moralna i krew na rękach Czeferina i Infantino. Pozdrowienia dla was. No, bardzo mocny głos Jacka, ale myślę, że bardzo prawdziwy. Krótkie informacje jeszcze, Jarku, też dla ciebie z frontu, bo mam cały czas na podglądzie to, co się dzieje w Kijowie, to, co się dzieje na Ukrainie. Donoszą ludzie z Kijowa, mieszkańcy Kijowa, że doszło tam do największej eksplozji jakiejś. Nie wiemy jeszcze, co to jest, ale niezwykle głośne i coś po prostu walnęło na maksa. Obok elektrowni? Trudno powiedzieć. Na razie są tylko takie wpisy, bo śledzę i wirtualną Polskę. O której godzinie? Wiecie co, to się wydarzyło, ta informacja jest gdzieś sprzed 10 minut, bo jest taki raport na WP, śledzę też Defense 24, taką stronę i jest jeszcze tutaj zdanie, papież Franciszek się gdzieś tu uaktywnił, papież Franciszek zadzwonił w piątek do zwierzchnika ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego, arcybiskupa Światosława Szewczuka, papież spytał o sytuację w Kijowie i całej Ukrainie, przekazał słowa bliskości z narodem i apostolskie błogosławieństwo dla Ukraińców. No ktoś może powiedzieć, że to w sumie mało, ale z drugiej strony, co papież ma zrobić? No papież w sumie właśnie jest od apeli. Ale papieża niestety nikt nie słucha, bo no właśnie. W 1939 roku też papież apelował, a niektórzy dygnitarze z Watykanu współpracowali z Włochami czy z Niemcami. Niestety, chociaż... Taki mamy brutalny świat. Wyszło też po latach, że Pius, który to taka ciekawostka historyczna, że też by w Watykanie byli ukrywani Żydzi, więc to tak też nie do końca i że... Tak jak mówię, no tak jak FIFA są dobrzy i źli ludzie, w UEFA są dobrzy i źli ludzie, to tak samo miejmy nadzieję, że i w Rosji są dobrzy ludzie. Tak. Są dobrzy ludzie i to nawet gdzieś może wysoko, bo ktoś może się ocknie. Ja myślę, że oni mają dużo do stracenia, mogą być pariasem całego świata, jeżeli świat oczywiście się zjednoczy. Ja liczę, że zablokują mi ten SWIFT, bo już widzę, że Niemcy się już wyłamują z tego, że są gotowi zablokować, to Włosi tak samo, to jeszcze zostaną tylko Węgrzy. Dokładnie. Tylko Węgrzy, jedno, Unia cała zablokuje i coś zaczną Rosjanie tracić, bo oni muszą być odizolowani. Jak myślisz z bronią atomową Putina? No właśnie, tak jest. Ale Stany też mają broń atomową. No, dokładnie. Chociaż tak jak mówię, ostrożnie z tą wiarą w Stany Zjednoczone, trzeba wierzyć w siebie przede wszystkim, bo to no jest... Tak, tylko że mówię, że Rosjanie też mogą bezpośrednio zaatakować Stany Zjednoczone. No mogą, tak od strony Alaski, oczywiście, że to się może wydarzyć. Może się, słuchajcie, wydarzyć wszystko. Zgadzam się z Jarkiem. Ja w ogóle, Jarek, wydaje mi się, że może to będzie dobry moment, żeby futbol zorganizować na nowo. Może należy po prostu powołać nowe organizacje. Może po prostu trzeba zrobić naprawdę duży reset, bo uważam... Ja bym tak, przepraszam, że się wtrącam, ja bym FIFA postawił nowych ludzi, tych skompromitowanych no właśnie, ludzi. No rządy właśnie. Rządy powinny wymusić, żeby obalić tych ludzi, typu Ceferin, typu... Infantino. No i niestety tam jest też jeszcze parę osób bliżej nam znanych, bo kompromitują się na każdym roku. Na każdym kroku się kompromitują, oni powinni wszyscy odejść. Oni wszyscy powinni odejść i powinno się jakoś no, znormalizować też, no, bo teraz na pewno dzięki temu
dzięki tej wojnie, dzięki tej wojnie, temu co się dzieje, koronawirus, to wzrośnie z powrotem znaczenie państw narodowych, państw ogólnie jako takich państw. Myślę, że troszeczkę te koncerny zostaną przykrócone mimo wszystko, że większe znaczenie będą mieć, bo no, koncerny nie zapewnią bezpieczeństwa mieszkańcom, zapewnią bardziej bezpieczeństwo mieszkańcom zapewnią państwa zorganizowane. To prawda. Tak bym powiedział. I one będą naciskać na to, żeby to wszystko się zmieniło, bo to się stał folwark prywatny. Folwark prywatny, gości, którzy się tylko chcą nachapać kasy, kasy, kasy i ciągle im mało, ciągle im mało. Najlepiej jakby mecze 7 dni w tygodniu rozgrywano i doprowadzić do przesytu w ogóle. Ten kalendarz jako tako wyglądał, teraz zaczyna się komplikować. No dochodzi do takich banalnych sytuacji, że w tym samym czasie, co rozgrywany jest Puchar Narodów Afryki z udziałem reprezentacji Egiptu, odbywają się klubowe mistrzostwa świata, gdzie gra najlepszy zespół z Egiptu. No to jest śmiech na sali. No. I co do tego doprowadza? Po to, bo co? Bo kasa, kasa, kasa? Bo kasa? No właśnie, bo tylko kasa jest. Klubowa mistrzostwa 7 na 24 zespoły, no paranoja, paranoja. Zniszczyli sobie Puchar Konfederacji, który mi się akurat podobał, który był fajny, bo też zarabiali mistrzowie, zarabiali też pieniążki mistrzowie mniejszych tych kontynentów typu Oceania, że sobie takie Tahiti mogą zagrać i co chcą zastąpić klubowymi mistrzostwami świata, gdzie tak naprawdę te mistrzostwa świata klubowe nie są do końca trafionym pomysłem. Znaczy system, ja bym tutaj zrobił na przykład 8 zespołów, a nie 6, bo dlaczego na przykład Chelsea gra od półfinału, a nie gra od ćwierćfinału? Bo co, bo jest z Europy, bo Europa jest lepsza, czy Ameryka Południowa jest lepsza od Azji, Afryki, grajmy na równych zasadach tutaj takie mistrzostwa klubowe. To jest, dużo rzeczy można poprawić, ale ja widzę Infantino, że jest człowiekiem tym, który może, bo on najwyżej może kulki losować. Łysy UEFA w kule. Dla mnie gość się kompromituje, totalnie się kompromituje. No Ceferin też się kompromituje. Ceferin jednych szantażuje, pomogły mu oczywiście rządy, ale myślę, że te rządy się mogą obrócić przeciwko niemu, jak będzie takie decyzje podejmowała dzisiaj, że rosyjskie kluby nie są wygrożone z pucharu. No to jest śmiech na sali. No, Anglicy zostali wykluczeni na 5 lat przez rozruby, bo co? Bo Anglicy ich popierali, bo chyba Margaret Thatcher nie protestowała, tylko była za tym. A co Putin ich będzie straszył, bo Rosjanie się będą bulwersować, bo pieniądze im uciekną? To jest śmiech na sali, co się dzieje. No to jest komedia. No to totalna komedia, tragedia, farsa. Po co mamy do czynienia? No niestety świat piłki się kompromituje. Świat piłki, tej dużej piłki się kompromituje. Naprawdę kompromituje się. Ja też tak uważam i jest mi podwójnie przykro. Ja kiedyś jak byłem dzieckiem, wiecie, powiem wam jedną opowieść. Jak kiedyś byłem dzieckiem, to tak naiwnie wierzyłem, że właśnie odstręczało mnie trochę od polityki i naiwnie wierzyłem, że FIFA to jest taka fajna organizacja, taka organizacja właśnie niosąca jakąś jedność, jakąś równość, że tutaj chodzi o piłkę, o sport, o coś o wiele ważniejszego. Jak byłem dzieckiem, to tak myślałem. Tak mi się podobały Mistrzostwa Świata, że organizuje to taka fajna organizacja, że po prostu mogą grać słabsi w sensie ekonomicznym, że mogą grać biedne kraje, które mogą po prostu zajść bardzo wysoko, że to pewnie wyrównuje szanse. Tak kiedyś myślałem o FIFA. Potem jak dorastałem, to dopiero zobaczyłem tę zgniliznę i dlatego po prostu, a kiedy zacząłem pracować przy reprezentacji, bo to już parę ładnych lat, kiedy jeżdżę za reprezentacją Polski. Poszedłeś na parę imprez z dygnitarzami FIFA i byłeś w szoku, chociaż cię częstowali kawiorem, winem. Dokładnie. Najdroższym, ale... To jest tak złe i zgnite, zniszczone, obłudne środowisko, że po prostu te wszystkie takie jakieś dziecięce, fajne idee po prostu gdzieś we mnie znikły i tak jak Jarek mówi, należy wymienić tych ludzi, wytępić to wszystko po prostu, bo to są koledzy Putina po fachu po prostu, taka jest prawda, tylko to są takie Putiny piłki nożnej i tak to po prostu wygląda i to nie ma co kłamać. Jarek, ja myślę, że dzisiaj Romek Kołtoń też chciałem jeszcze podkreślić jeszcze raz piękne zachowanie Romka, który powiedział, że się mylił co do rozgrywania barażowego meczu z Rosją, powiedział, że w dupie z tym meczem po prostu i jeszcze raz ja jestem dumny z tego, że Romek właśnie też doszedł do tego wniosku, bardzo lubię Romka, myślę, że ma rację, on się nawet wyraził chuj z tymi barażami po prostu, więc myślę, że są takie rzeczy, Jarek, też ważniejsze niż piłka, niż jakieś mistrzostwa, tymi rzeczami jest honor, tymi rzeczami jest po prostu jakaś prawda, która jest. No i tyle. I myślę, że. A co będzie Łukasz z reprezentacją Ukrainy? Nie wiem. I też się bardzo boję o to, bo to jest bardzo fajny zespół, który po prostu, któremu też kibicowałem na różnych imprezach międzynarodowych, czy typu Mistrzostwa Świata, czy Europy. I nie wiem, bo. I teraz,
Ja teraz bardziej będę kibicował, no, bo jestem pod wrażeniem tego, jak niektórzy Ukraińcy bronią swojej ojczyzny. Ten, co wysadził most i zginął, ci z wyspy Żmij, to zginęli też za Ukrainę, za ich poświęcenie. Naprawdę jeszcze jestem tym bardziej i myślę, że wielu piłkarzy polskich powinno to zrozumieć, czym jest, kurczę, gra dla ojczyzny, dla swojego kraju. I wiesz, no ja dla tego kraju naprawdę bym dużo zrobił ogólnie, naprawdę. Ja też. I ja też, dlatego... Mógłbym, nie musiałbym pieniędzy zarabiać, żeby móc zagrać. Mógłbym sprzątać, tak powiem. W reprezentacji mógłbym sprzątać. Jak dostanę taką propozycję, to ja skorzystam. Za darmo mógłbym sprzątać. Ja też. Ja też mogę pomagać ukraińskiej reprezentacji. Staram się pomagać Ukraińcom. Ja mówię o polskiej, ale nie. Ale jestem naprawdę z całego serca za Ukrainą. Będę im teraz bardziej kibicował i zraziłem się w ogóle do reprezentacji Rosji. Mimo, że w Rosji byłem bardzo dobrze przyjmowany, ale za to, co zrobił Putin, to naprawdę... Żygam tym krajem, o tak powiem. Ja też i powiem więcej. Jutro w Dream Team, jutro Dream Team na Cioną po oczach, naprawdę czterech fantastycznych gości, czterech amigos, oprócz oczywiście Jarek zamknie tradycyjnie program, ale jutro będzie internauta Bukar Obanzai, Piotrek Polak, który relacjonuje wszystko to, co dzieje się na Ukrainie, ma coraz więcej obserwujących na Twitterze, już ma prawie 60 tysięcy. Wstrząsające filmy, które publikuje, wszystko to śledzi, także jutro będzie gościem, będzie także Jacek Gasiński, mój kolega jeszcze z czasów pracy w Superstacji, reporter Polsatu, który wrócił z Kijowa, będzie Darek Nowakowski z Wrocławskich Faktów i Jarek Kruk, także taka naprawdę mocna jutro ekipa, reprezentacja na sobotę, także myślę, że naprawdę jutro warto być z nami, dzisiaj też warto było być z nami, dwójka fantastycznych młodych ludzi, Julia Pysko i Michał z Wrocławia, Ukraińcy, którzy pomagają swoim rodakom, którzy robią bardzo dużo dobrego. No i profesor Robert Pienkowski, także historyk, mój nauczyciel ze szkoły, fantastyczny człowiek. Jest taki Łukasz czas, że trzeba zapomnieć o jakichś waśniach między sobą, tylko tak jest. Się wspierać, bo pamiętajmy jedno. Ukraina jest teraz, my możemy być następni. Tak, jak mówił Lech Kaczyński. Nawet jak nas NATO będzie bronić, znaczy jak będzie NATO bronić, bo tak może być też, to na pewno byśmy ponieśli straty. Ja nie chciałbym straty, nie chciałbym, żeby ginęli niewinni ludzie. I Polacy, żeby ginęli przez w imię jakiegoś wariata, bo nie powstrzymaliśmy wariata o nazwisku Hitler, który sobie pozwalał do akcji Austria, Czechosłowacja, tak, Kłajpeda. I potem wybuchła II wojna światowa, już nam nie pomogli. I potem sami za to zapłacili. Francuzi, Anglicy. To może zapłacić cała Europa. Po co to? Po co to w tych czasach? Teraz to wolałbym, żeby te wszystkie kraje rywalizowały w rozgrywkach sportowych. Dokładnie. Dzięki ci, Jarku, za dzisiaj. Jak kiedyś Jacek Gmuch powiedział, że mówił kiedyś nawet w swojej książce zawarto, że piłka nożna powinna zastępować ludziom teraz wojnę. Powinna zastępować wojnę, żeby wojen nie było. Żeby to jest taka nowoczesna wojna. Nowoczesna taka bez śmierci. Trochę miał rację, no ale... Widzimy, co się dzieje i ja mam nadzieję teraz, że wstanę rano i zobaczę oczywiście, bo pierwsze co zobaczę, co się dzieje w Kijowie, że będzie lepsza sytuacja dla obrońców Kijowa i życzę im powodzenia, żeby nie dali się najeźdźcom i żeby wygrali dla siebie i dla Europy, żeby Europa nie skupiała się tylko na deklaracjach, rezolucjach, tylko żeby zaczęła konkretnie działać. Może mam taką nadzieję, że ktoś już im tam pomaga, bo Ukraińcy za pomocą dronów zniszczyli jakiś oddział czołgów, kolumnę czołgów, a Ukraińcy nie mają nawet posażenia dronów i to mnie zastanawia, także może mają cichego sprzymierzeńca. Na pewno są coraz lepiej uzbrojeni i na pewno są dobrze przygotowani dzięki też sojusznikowi. Mam nadzieję, że ta korupcja, która też jest w Unii Europejskiej, też się jakoś ograniczy, bo to też jest skorumpowane środowisko i pewnie się zgodzi ze mną. Tak, pełna zgoda. Nie pełne darmozjadów europosłów, darmozjady, to są darmozjady, którzy tylko wysysają te pieniądze, które oni zarabiają, mogłyby iść na przykład na pomoc Ukrainie. Na przykład. Pomoc Ukrainie. Nie dobre słowo, bo dobre słowo nic nie kosztuje. Nic nie kosztuje i nic nie znaczy. Bzdura, to jest bzdura, totalna bzdura. I tak jak już rozmawialiśmy, to przedłużę, jak już rozmawialiśmy kiedyś, ja mam wyrzuty sumienia, że pewnie bym nie żył oczywiście, jakby się to inaczej ułożyło. Nie byłoby mnie na świecie, nie byłoby programu Cioną po oczach, nie byłoby tej dyskusji. Gdyby w 1920 roku, w 21 pozwolono Józefowi Piłsudskiemu dokończyć dzieła, to byłaby wtedy niepodległa Ukraina,
z korzyściami dla nas, bo my moglibyśmy mieć Lwów i Rosja by nie była tak mocna i być może nie doszłoby do wybuchu II wojny światowej. Dwa, gdyby Piłsudskiemu pozwolono w 1933 roku wywołać wojnę prewencyjną w Niemczech, zaatakował Niemców, którzy dopiero się zaczynali zbroić, byli jeszcze słabsi od Polski dużo, to też inaczej by się potoczyło, ale nie pozwolono mądremu Polakowi, Piłsudskiemu chociaż kontrowersyjnemu, zrobić tych posunięć. Nie pozwolono, tak wyszło, że nie pozwolono. I potem stracił kto? Potem straciliśmy my, straciła Francja, straciła Anglia, straciła Europa. I teraz musimy zrobić wszystko, żeby do tego, do powtórki tego nie doszło, bo nie na tym powinien wyglądać nowoczesny świat. Nie I na tym. Chciałem zakończyć. Piękne. Chciałem zakończyć. Żebyśmy mogli rozmawiać sobie o piłce nożnej, bo tylko i wyłącznie o składach, a nie o tym, ile osób zginęło w Kijowie, bo aż przykrość o tym mówi. Dokładnie. Dzięki Ci, Jarku. Jaromir Kruk z tygodnika Piłka Nożna był naszym gościem. Trzymaj się, no i jutro absolutnie członek naszego Dream Teamu. Trzymaj się, Jarko. Do zobaczenia. Dziękuję, do jutra. No hej. Jaromir Kruk zawsze fajnie opowiada, bardzo mądre słowa. Słuchajcie, dzisiaj trzymamy kciuki za to, żeby się Kijów utrzymał. To jest najważniejsze, żebyśmy się obudzili rano, żeby Kijów był cały czas w rękach ukraińskich, bo to jest, myślę, że klucz do zwycięstwa Ukrainy, przynajmniej moralnego, przynajmniej gdzieś tam psychologicznego, do zmuszenia, bo militarnie Ukraińcy nie wygrają, to chyba wszyscy mamy tego świadomość, natomiast mogą wygrać w ten sposób, że Putina zmuszą do negocjacji, w jakiś sposób na warunkach obronią swoich, własną niepodległość, ale kluczem do tego jest utrzymanie Kijowa, dlatego dzisiaj całe nasze serca i wszystko, co mamy, kierujemy w stronę Kijowa. Bardzo dziękuję Wam wszystkim. Subskrybujcie. Bardzo proszę o subskrypcję. Słuchajcie, namawiajcie znajomych, naprawdę. Ja myślę, że dzisiaj też był bardzo wartościowy program, bardzo zróżnicowany. Mieliśmy profesora Pieńkowskiego, historyka, mieliśmy młodych ludzi, bardzo, bardzo mądrych, bardzo interesujących z Ukrainy, obywateli i naszej Rzeczpospolitej, obojga narodów, tak bym to powiedział. No i mieliśmy oczywiście Jarka Kruka, naszego stałego eksperta. Na koniec puszczam Wam Indianina jedności, wolności i naszej tutaj społeczności. Trzymajcie się, do zobaczenia.